Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 190. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Obstawiam, że każdy z nas potrafi pisać, ale wydaje mi się, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że odpowiednio wykorzystując tę umiejętność, możemy wspierać nasze zdrowie psychiczne i wręcz dokonywać cudów. Brzmi to dosyć obiecująco, także zostańcie z nami, bo badania pokazują, że odręczne pisanie może mieć terapeutyczne działanie, pomaga regulować stres i napięcia, oczyszcza głowę i pozwala lepiej zrozumieć siebie. Dzisiaj porozmawiam z one and only Asią Łożyńską, która już wielokrotnie była gościnią podcastu, o tym, czym jest journaling i jak możemy korzystać z niego w codziennym życiu. Asia jest nauczycielką prawa przyciągania i nowoczesnej duchowości, jest również ekspertką human design, prowadzi liczne kursy i programy, które, mówiąc wprost, zmieniają życia. Dowiemy się, czym jest journaling i strumień świadomości, poruszymy temat afirmacji i tego, jak stosować je w codziennym życiu. Asia opowie nam, w jaki sposób pisanie wzmacnia działanie prawa przyciągania oraz dlaczego i jak warto praktykować wdzięczność. Mnóstwo ciekawych tematów, wątków. Jest to rozmowa dwóch przyjaciółek, dosyć długa, ale wierzę, że nie będziecie się z nami nudzić, a może nawet się pośmiejecie. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest Codziennik, czyli narzędzie do journalingu i samorozwoju. Stworzyłam go 3 lata temu wspólnie z psychoterapeutką dr Małgosią Majewską-Tomasik. To taki notes książka, która codziennie przez rok zadaje Ci jedno specjalnie sformułowane pytanie. Wypełnianie codziennika ma formę takiej autoterapii. Pytania powstały w oparciu o fundamenty psychoterapii poznawczo-behawioralnej, logoterapii, psychologii pozytywnej i filozofii małych kroków. Są ułożone w odpowiedniej kolejności, tak by powoli i bezpiecznie zanurzać się w siebie, codziennie stopniując wyzwania. Każdego dnia wpisujecie datę i odpowiadacie na pytanie, możecie zacząć w dowolnym momencie, przerwać i kontynuować, kiedy tylko chcecie. Oczywiście szczegóły znajdziecie w opisie odcinka, a ja chciałabym zaznaczyć, że w marcu całkowity zysk ze sprzedaży wszystkich produktów w moim sklepie internetowym karolinasobańska.com/sklep przekazuję na zbiórki pomagające uchodźcom z Ukrainy. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Asią Łożyńską. Cześć Asiu. Cześć. Zastanawiam się, czy zastanie nas zmierzch. Tak. Już wiemy. Tak. Odpowiedź brzmi tak. I chciałam Ci powiedzieć tak na start, że nie wiem, czy wiesz, ale to są moje pierwsze nagrania z gościem w nowym roku po takiej dłuższej przerwie i chciałam tylko powiedzieć Ci, że bardzo się cieszę, że one są z Tobą. O, jak mi miło. Mam wrażenie też, że nasze tematy nigdy się nie kończą, dlatego wymyśliłam kolejny i pomyślałam, że zapytam Cię o to, czy pisanie jest na tyle ważne, żeby poświęcić temu cały odcinek podcastu. Udowodnijmy, że tak. No właśnie, bo pisanie jest dużą częścią mojego życia i ja też zawsze o tym mówię, że czasem wezmę coś za pewnik albo skorzystam z czyjejś rekomendacji, bo ufam jakiemuś ekspertowi, ktoś mi poleci jakąś praktykę. Ona się u mnie sprawdza, ale nie każdy tak działa. Czasami ktoś potrzebuje najpierw usłyszeć bardzo dużo argumentów idącym za tym, że ta praktyka jest dla nas dobra. Powiedz mi w ogóle, co to znaczy pisać? Co to znaczy pisać po to, żeby nam się lepiej żyło? Jakby to jest bardzo ogólne pojęcie. Możemy stwierdzić, że przecież każdy coś tam pisze, zapisuje, notuje. Jak podejść do tego tematu? Znaczy wiesz co, zanim odpowiem, to jeszcze chciałabym doprecyzować, że ja się też nie czuję ekspertką czy osobą, która ma jakąś bardzo pogłębioną wiedzę w obszarze tego, jak działa psychologicznie słowo pisane na nasze emocje.
bardziej się uważam za praktyczkę w tym temacie. Natomiast mam też duże doświadczenie z osobami, które po mojej rekomendacji zaczęły pisać i mają genialne efekty. Ja sama uważam, że pisanie jest niesamowitym narzędziem do tego, żeby balansować swoje emocje, ale też działać w obszarze prawa przyciągania, bo tego uczę. Więc na pewno z własnego doświadczenia mogę Ci na ten temat wiele powiedzieć, ale też jestem ciekawa, co Ty masz do powiedzenia na ten temat, bo też jesteś praktyczką. Nie sądzę, żeby między nami była w tym obszarze duża różnica. Pięknie to odbiłaś, powiem Ci szczerze, ale tak... Trochę tak jak gadałyśmy o human design, te dowody empiryczne są czasem o wiele ważniejsze, no bo na koniec dnia nie chodzi nam o to, żebyśmy byli wszyscy mistrzami teorii, tylko zadajemy sobie pytanie, czy to działa. Jasne. Jeżeli działa, to ma to sens. Trochę tak jak, nie wiem, nawet z placebo. Na koniec dnia jest nam lepiej, jesteśmy wyleczeni, więc jak do tego doszło, no to już jakby nie nasza w tym trochę rola i może to nie jest najważniejsze. U mnie jest... Powiem Ci, że to jest świetne pytanie, bo ja nawet nie pamiętam, kiedy zaczęłam praktykować pisanie, ale zawsze bardzo lubiłam pisanie ręczne, na pewno bardziej niż robienie notatek w komputerze i na przykład w czasach studiów, no dużo się notuję, zapisuję, ale u mnie zawsze to był notes, więc myślę, że ja od początku byłam taka analogowa, gdzieś tam mnie ciągnęło do tego pisania klasycznego. Pisanie klasyczne, w ogóle jakiś nowy termin będzie. Potem to się oczywiście przerodziło też w jakąś praktykę wdzięczności pisaną i różne rzeczy inne, o których dzisiaj porozmawiamy, ale może właśnie najpierw się Ciebie zapytam, czy Ty uważasz, że pisanie ręczne jest nadrzędne i ważniejsze, lepsze niż pisanie na telefonie czy na komputerze, na laptopie? Absolutnie tak, absolutnie tak. To pisanie ręczne i tutaj nieważne, czy mamy zeszyt specjalny do tego, czy to jest na kartce gdzieś tam luźnej, czy na serwetce w restauracji, ale pisanie ręczne długopisem, jakimkolwiek pisadłem na papierze ma niesamowitą moc, ma absolutnie moc terapeutyczną, tak jak powiedziałam, może wpływać i na nasze emocje, może nam dać odpowiedzi na wszystkie pytania praktycznie. Może być formą terapii, ale rzeczywiście to się dzieje wtedy i pewnie są naukowcy, którzy nam są w stanie wytłumaczyć, czemu to ma takie aż znaczenie, no bo umówmy się, na telefonie też piszemy ręcznie i na klawiaturze komputera też piszemy ręcznie, ale faktycznie to ciągnięcie po prostu pisadłem po kartce papieru ma zupełnie inną moc i uważam, że jeżeli chcemy doświadczyć empirycznie tych efektów pisania, to dajmy sobie szansę doświadczyć tego w pełni i zróbmy to dokładnie właśnie tak, czyli na kartce, jakimś pisadłem, jakimś długopisem, piórem, to już nie ma znaczenia. To może być ołówek, to może być flamaster, cokolwiek. Bo to jest takie uczucie dla mnie, kiedy jestem ja, mój długopis, mój notes, takiej maksymalnej uważności, że jednak kiedy klepiemy coś na telefonie, to nam, no, potrzebujemy coś szybko zapisać, ale w momencie, kiedy coś piszemy ręcznie, szybciej zapamiętujemy, jakoś nasze myśli stają się bardziej jasne. Ja to u siebie bardzo, bardzo dostrzegam, że pisząc nagle łatwiej jest mi zrozumieć, o co mi tak naprawdę chodzi. Ale nadal, jeżeli ktoś zupełnie nie jest zaznajomiony z taką praktyką, może uważać, że to, o czym mówimy, jest wyrwane z kosmosu. Co to znaczy, zapisujesz rzeczy i znajdujesz w tym jakąś jasność. Więc moje pytanie brzmi, jak się zabrać do pisania, jak z tego korzystać i co pisać? Znaczy, tego, co pisać, to jest jakby do wyboru jest dużo. Dużo różnych formatów, dużo różnych sposobów. Jedną z rzeczy, które ja bardzo polecam, jeżeli chcemy zacząć praktykę pisania do rozwoju własnego, to jest pisanie tak zwanego strumienia świadomości. To gdzieś w literaturze funkcjonuje również jako morning pages, czyli taka praktyka, którą najlepiej stosować jako pierwszą rzecz rano i po prostu wylewać na kartkę papieru dokładnie to, co mamy w głowie. Bez cenzury, bez kadrowania się, bez zastanawiania się, bez myślenia o tym i wręcz z takim nastawieniem, że to nie jest po to, żeby komuś pokazać te zapiski, sama dla siebie, nawet niekoniecznie ja muszę myśleć o tym, że ja kiedyś do tego wrócę. Okay. Bo ta terapia, ta ulga, ten efekt terapeutyczny odbywa się w momencie, kiedy piszę. Nie później, nie analiza później tego, co napisałam, tylko ten moment, kiedy piszę. I idealnie jest, tak jak mówię, zrobić to jako pierwszą rzecz rano, na takiej zasadzie, że no wiadomo, można wstać, napić się wody, skorzystać z toalety, ale nie zaglądać do telefonu, nie pozwalać na to, żeby świat, że tak powiem, wszedł nam już w naszą orbitę, czyjeś sprawy, czyjeś SMS-y, jakieś wiadomości, maile i tak dalej, tylko
robię to, co muszę zrobić po tym, jak wstałam, a potem siadam do zeszytów, siadam do kartki. Myślę, że takiego formatu szkolnego 2-3 strony to jest wystarczająca ilość tekstu, żeby... To jest bardzo dużo. Nie? To jest idealna ilość. To jest idealna, minimalna ilość. Oczywiście czasami mamy tak, że po dwóch stronach, po trzech stronach, nie kartkach. Po dwóch, trzech stronach mamy potrzebę pisać dalej i dalej i dalej. Ale rzeczywiście, żeby poczuć efekt tego strumienia świadomości, poczuć to takie odblokowanie, czasami po takich pierwszych zdaniach, które my napiszemy, te pierwsze zdania czasami to są takie zdania, właściwie to nie wiem, po co ja to robię. Robię to tylko dlatego, że usłyszałam w podcaście, że to jest dobry pomysł, ale w ogóle nie mam pojęcia, co mam pisać, nie? Ale za chwilę mamy tak, jakby się otwierały drzwi do podświadomości, no jest ten efekt po prostu gdzieś dotarcia do takiej ukrytej, wrażliwej, prawdziwej wersji siebie i to robi niesamowity efekt. Przypomniało mi się takie porównanie, w zasadzie to wpadłam na nie właśnie, więc niekoniecznie mi się przypomniało. Stworzyłaś je. Stworzyłam je, bo wielokrotnie mówi się o tym w kontekście na przykład biegania. Może dlatego mi się przypomniało, bo nigdy tego nie doświadczyłam, bo nigdy nie przebiegłam wystarczająco dużego dystansu. Że trzeba się trochę przemęczyć, żeby biec przez ileś tam minut, kilometrów. I przychodzi ten moment, kiedy właśnie mamy ten wyrzut endorfin i nagle rozumiemy, hej, po to ja to wszystko robiłam, bo to nam się biegnie jeszcze lepiej i wtedy ten bieg jest w ogóle taki pełen uniesienia i taki wspaniały. Więc życzę sobie może takiego uczucia kiedyś, może kiedyś będę biegaczką, kto wie. Ale to tak trochę jest z tymi porannymi stronami. Ja przyznam, Zbicia, że słyszałam o tym od ciebie od dawna i dużo piszę i piszę też rano, ale nie zdarza mi się raczej rzeczywiście robić takiego porządnego strumienia świadomości, który trwa te kilka stron, dlatego powiedziałam, że to jest trochę dla mnie dużo, ale mogę podać swój przykład, bo ja bardzo dużo piszę przy okazji medytacji, które robię i tam często właśnie jest taki komunikat w tej medytacji na koniec, że możesz teraz zacząć pisać to, co zobaczyłeś w tej medytacji, co do ciebie przyszło. I czasami no, realnie po prostu przepisuję to, o czym myślałam podczas medytacji. I to też jest dla mnie potrzebne, żeby sobie pewne rzeczy utrwalić, ale niejednokrotnie jest tak, że wydaje mi się, że nic ciekawego tam nie było, że nie mam nic do napisania i zaczynam pisać jakieś podstawowe rzeczy i nagle przychodzą do mnie zupełnie nowe wnioski, że dla mnie to jest jakaś magia, że ta medytacja na przykład była o czymś zupełnie innym, ale otworzyła pewną klapkę w mojej głowie i nagle na papier przelewają się moje myśli, których nie byłam świadoma, których nie byłam w stanie nawet nazwać. I wydaje mi się, że to jest takie przepiękne i właśnie kiedy odpuszczamy to, żeby napisać coś, co ma jakikolwiek sens. I dużo osób pyta właśnie, jak zacząć i że wszyscy zaczynają na zasadzie, o, jest środa i nie wiem, po co to piszę, albo to nie ma żadnego sensu. I automatycznie nasuwają nam się jakieś ciekawe przemyślenia. Na przykład u mnie to też może komuś się przydać. Często było tak, że kiedy próbowałam się przekonać do porannych stron, to zaczynałam zapisywać sobie listę zadań. I to też czasem jest potrzebne, ale też pokazało mi różne obszary, w jakich sama muszę popracować nad sobą. Także budzę się i od razu wydaje mi się, że jestem na misji odhaczania jakichś rzeczy. Także jest to zawsze niesamowita taka wskazówka, na co zwrócić uwagę i co tak naprawdę w nas siedzi, co nas stresuje i chyba, nie wiem, czy ty chyba tego nie powiedziałaś, chociaż kiedyś o tym gadałyśmy w podcaście, że to jest taki trochę reset głowy, prawda? Tak, absolutnie. I myślę, że gdybyś, jeżeli ta lista zadań to była, wiesz, pół strony na przykład, gdybyś pociągnęła to dalej, te 2-3 strony, to nawet ta lista zadań otworzyłaby tę przestrzeń w twojej głowie, o którą nam chodzi. Ja chyba pójdę w to. Spróbuj, proszę. Znaczy jest masa osób, tak jak mówisz, niektórzy potrzebują, dla niektórych wystarczające jest to, że ty powiesz albo że ja powiem i to już będzie zachętą. Niektórzy potrzebują badań naukowych, które potwierdzą i jestem przekonana, że jesteśmy w stanie takie badania znaleźć. Natomiast miałam kontakt z ludźmi z mojej przestrzeni, którzy słyszeli ode mnie przez 2 lata o pisaniu strumienia. Tak. I po 2 latach spróbowali. Mówię, już mam dosyć po prostu twojego gadania o tym strumieniu, już w końcu postanowiłam spróbować. I faktycznie efekt wow. Nie? Ale to jest właśnie też super, że pewne rzeczy muszą w nas dojrzeć. Tak. Pamiętam, jak ja od lat gdzieś widziałam, nie wiem, u youtuberek, że kupują sobie kryształy.
I myślałam sobie tak, o fajne, ale zupełnie nie czułam jakiegoś pociągu do tego, żeby sobie robić jakikolwiek research, czy sobie coś takiego sprawić. I nagle pewnego dnia stwierdziłam, że o, ale super, kupię sobie kryształ. To akurat jest dosyć trywialny przykład, ale tak jest z wieloma rzeczami, które muszą w nas trochę dojrzeć, czy nawet dobre, różne dobre nawyki, dobre praktyki. Na wszystko przychodzi dobry, odpowiedni moment. Mhm. I powiedziałaś, że do tego nie trzeba wracać. Myślę, że to też jest coś takiego, co może nas zastanawiać, że dobra, to piszemy coś, czego nigdy nie wykorzystamy. Co mamy z tym zrobić? Mamy to zachować? Mamy to czytać? Mamy to spalić? Nie wiem, stresujemy się, że ktoś z bliskich to przeczyta. Mhm. To chyba jest częste pytanie, nie? Że tak. Ktoś zobaczy, że ja tam po prostu żale różne przelałam. Jakby, jak sobie to wytłumaczyć i jak może uhonorować to, jaką wartość to wnosi, bez konieczności wykorzystania tego w jakiś niesamowicie wyjątkowy sposób. Już mówię, na pewno pierwsza rzecz to jest, i najważniejsza to jest właśnie ta potrzeba tej intymności i tego poczucia bezpieczeństwa, że nikt do tego nie zajrzy. Mhm. Dlatego, że tutaj kluczowe, przy konkretnie tej praktyce, ale zresztą myślę, że przy każdej praktyce pisania, bo tych praktyk jest wiele i myślę, że o kilku z nich powiemy, to poczucie takie, że jestem bezpieczna z tą moją kartką papieru i mogę być szczera w tym pisaniu, myślę, że jest ważne, że jest jakby niezbędnym elementem, żeby to rzeczywiście miało sens. Więc tutaj jak piszemy strumień świadomości, to taka decyzja wewnętrzna, że piszę rzeczywiście bez cenzury, że ja nie muszę wylewać tam swoich nerwów i żali, bo jeżeli ja siadam do kartki papieru danego dnia i się czuję cudownie, nie mogę się doczekać nadchodzącego dnia i to są te myśli, to my na co dzień po prostu, na co dzień, to po prostu to wylewam na tą kartkę, bo też często o to dostaję pytania. No a co jeżeli ja na przykład nie mam żadnego stresu w danym momencie, ale to nie jest o stresie. Wylej szczęście. Rozsiewaj fajne. Szczęście. No, ale to jest trochę tak jak, nie wiem, w procesie terapeutycznym, skoro powiedziałaś, że też ma działanie takie autoterapeutyczne, pisanie ręczne. W momencie, kiedy siadamy w gabinecie u psychoterapeuty czy jakiejś innej osoby, która nam pomaga, to też decydujemy się na to, że to jest poufne i ufamy tej osobie, ona tego nie wynosi poza ten gabinet. Absolutnie. Podobna jest jakby nasza relacja z tym notesem. Absolutnie tak. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że albo mieszkamy same, albo mamy taką relację z bliskimi osobami, że wiemy o tym, że nasz zeszyt pozostanie świętością i nikt tam nie będzie zaglądał. Taki side note, jeżeli uważam, że mieszkam z ludźmi, którzy mogliby naruszyć moją prywatność, to niech to będzie dla mnie też, tak, że tak powiem, czerwona lampka, to tak przy okazji. Ale jeżeli mam taką sytuację, że wiem, że nic mi nie zagraża, to tutaj po prostu mogę sobie pisać w tym zeszycie i mieć to zachowane. Mhm. To, że mówię o tym, że to nie jest po to, żeby do tego wracać, mam na myśli to, że ten cel terapeutyczny główny odbywa się w momencie, kiedy ja piszę. Ale to nie znaczy, że my nie możemy do tego wracać. To będzie miało swoją wartość, jeżeli ja na przykład za miesiąc sobie zerknę, co się działo ze mną miesiąc wcześniej, bo jednak, i o tym też dzisiaj rozmawiałyśmy przed nagraniem, jak bardzo zawodna jest nasza pamięć, nie? Mm. I że zapominamy dużo dobrych rzeczy, które się na przykład wydarzyło. Tak. Jeżeli gdzieś tego nie archiwizujemy, czasami przejrzenie sobie swoich zdjęć sprzed roku jest wystarczającą przypominajką, ale jeżeli prowadzimy takie zapiski, one też będą dla nas korzystne. Więc my możemy do tego wracać, ale nie musimy. Ale też fajnie jest, wchodząc Ci w słowo, dostrzec to, jaki progres zrobiliśmy. Tak. Bo czasami rzeczywiście zaglądamy do tych archiwalnych rzeczy i widzimy smutne zapiski. Tak, nie muszą to być same te radosne, ale powiedzmy, że mieliśmy jakiś ciężki czas i widzimy, że wow, jestem teraz w zupełnie innym miejscu. Jeszcze parę miesięcy temu codziennie pisałem różne przykre rzeczy, byłem bardzo zestresowana, a teraz jest o wiele lepiej. I to też jest takie motywujące, pokrzepiające. Ja muszę to częściej zacząć też praktykować. Znaczy wiesz co, na pewno jest tak, że tak jak mówię, to nie robimy tego po to, żeby się tam żalić, bo jeżeli mamy dobry dzień, to strumień świadomości polega na tym, że piszesz tak, jakbyś się podłączyła z rejestratorem do swoich myśli. Cokolwiek tam jest. Jak jest pół zdania, które się urywa i nagle jest inna myśl, to zostawiasz to pół zdania niedopisane, tak, i zaczynasz inną myśl. Więc co do zasady, to nie chodzi o to, żeby tam wylewać żale, tylko żeby pisać dokładnie to, co masz w głowie. Ale mówmy się, nikt nie sięga po takie praktyki, jeżeli czuje się zajebiście. Więc jeżeli szukamy dla siebie praktyk, jeżeli szukamy dla siebie rozwiązań, jeżeli szukamy odpowiedzi na pytania, które gdzieś tam się kumulują w naszej głowie, to dlatego, że no jakiś dyskomfort jest w naszym życiu tak stale. Więc jakby logiczne, że tam pewnie więcej będzie jakichś
no, takich ciężkich, trudniejszych myśli, emocji. Więc wracając do tego tematu poufności, bo myślę, że to jest super ważne i wiele osób się wstrzymuje przed tym, żeby albo pisać, albo nie wiedząc, co z tym zrobić. Możemy to zostawiać, jeżeli się czujemy bezpiecznie. Jeżeli się nie czujemy bezpiecznie, to za każdym razem taką kartkę, po każdej sesji, czy tam te trzy kartki, możemy zniszczyć. I to jakby nic złego nam nie robi. My możemy rzeczywiście sobie zrobić z tego rytuał, możemy tak. sobie to zbierać, raz w tygodniu sobie spalić, tylko jakby nie bierzemy odpowiedzialności. Możemy to, nie wiem, pociąć na karteczki, po prostu na małe fragmenty, cokolwiek chcemy z tym zrobić. Bo najważniejsze i nadrzędne jest to, żeby... Ja się do ciebie głupio uśmiecham, dlatego że przypomniało mi się właśnie, kiedyś chciałam być taka bardzo teatralna i spalić jakieś przemyślenia chyba z okazji pełni symbolicznie i tak właśnie podpaliłam tę kartkę w mieszkaniu i mam takie, o Boże, co ja mam teraz z tym zrobić? Przecież pali mi się kartka w ręku i przygotujcie się na to, żeby mieć jakieś miejsce, w które trzeba włożyć. Chciałam zapytać, czy to jest ten czas, kiedy miałeś krótką grzywkę? Lol. Tak, miałam różne pomysły w swoim życiu, ale to było 20 lat temu. Przerwałam ci tym śmiesznym momentem i wiem, że nie wiesz, na czym stanęło. Nie mam pojęcia. Więc ja będę kontynuować, bo... Znaczy nie, wydaje mi się, że mówiłam o tym, że to bezpieczeństwo jest ważne i zapewnić sobie bezpieczeństwo, ale wiedz, że nadrzędną zasadą jest to, że masz być szczera w tym, co piszesz i masz się nie cenzurować. Tak. I nawet jest taka zasada, że masz nie myśleć specjalnie. Że myślenie jest zbędne w tym pisaniu. W ogóle często myślenie jest zbędne. Z mojego doświadczenia to wynika, bo tworzymy sobie różne historie w tej głowie, a to w ogóle nie ma nic wspólnego z prawdą, czyż nie? Zastanawia mnie taka rzecz, bo o pisaniu intuicyjnym, też bym tak to nazwała, mówi się często, że to jest journaling, czy journaling z angielskiego journaling. I trochę mnie ciekawi ta etymologia, bo to na przykład mi nasuwa taki wniosek, że my piszemy dziennik, że opisujemy, co się wydarzyło w naszym dniu. Jakby to nie jest chyba tożsame, ale może też być połączone. No myślę, że tak, bo jeżeli obracamy w umyśle to, co się wydarzyło, to ta praktyka idealnie, jeżeli się odbywa rano, ale wiadomo, że my rano też możemy mieć, tak jak ty miałaś zawsze, mówisz, listę zadań. Tak. Możemy mieć głowę pełną różnych rzeczy. Rzadko mi się zdarza tak, że ktoś mówi, słuchaj, ale ja mam po prostu pustkę w głowie rano. Zupełną pustkę. Nie mam... Ja mam wtedy takie, wow, zazdroszczę. No. Zazdroszczę, ale teraz przychodzi mi do głowy, że tak kiedyś mam, po imprezie na przykład, jesteś już po prostu tak zresetowana głowa, że ja czasami tak miewam, kiedy mam gorszą formę, to nie zdarza się jakoś super często, że wtedy myślę sobie, wow, nie mam żadnych przemyśleń, choć wielokrotnie jest zupełnie odwrotnie. Ale rzeczywiście, ja ostatnio byłam mamą pilnującą na studniówce i też o 7 rano, jak już wróciłam, to miałam absolutną pustkę, tylko jedno pragnienie. Tak, ale to jest w ogóle kwoli dygresji, takie bardzo odświeżające uczucie. Powiem ci, że jak ostatnio miałam niefortunny i sławetny zarazem jetlag, o którym wszystkim opowiadałam, bo było mi bardzo ciężko, to dużym plusem, jaki odnalazłam w tej strasznej sytuacji, było to, że było mi tak źle, że absolutnie nie miałam żadnych przemyśleń, rozkmin, zmartwień egzystencjalnych, po prostu wiesz, dyskusji, bo jedyne, o czym marzyłam, to się porządnie wyspać i nie czuć tego takiego dyskomfortu, że nie jestem w stanie się skupić na żadnej rzeczy. Więc czasem to takie zmęczenie nas, tak, czy choroba, czy zmęczenie ustawia nas do pionu, przypomina nam, jak miło jest mieć po prostu zaspokojone podstawowe potrzeby. Tak, i wiesz, i to też nam pokazuje cały czas to połączenie umysł-ciało, nie? Że też mówimy dzisiaj o pisaniu, ale że zadziałanie na poziomie ciała też będzie miało bardzo dobry efekt. Czasami zadziałanie pod tytułem ciało jest zmęczone i potrzebuje, żeby jego potrzeby były zaspokojone. A czasami to jest jakaś rzeczywiście terapeutyczna praca z ciałem, będzie miała wpływ na ciszę i spokój w umyśle, nie? To jest w ogóle temat, który mnie fascynuje, bo to jakby nie ma żadnego... Nie ma przyczyny i konsekwencji, bo to jest cały czas połączone. Bo czasami nasza głowa pracuje tak bardzo i tak bardzo nas obciąża, że ta choroba jest wynikiem tego stresu i wiesz, to się tak zapętla. Myślę, że no, większość z nas w XXI wieku żyjąca w takim trybie życia, jaki mamy zazwyczaj, jest narażona na tego typu konsekwencje. Powiedziałaś, że istnieją różne formy pisania. Powiedzieliśmy o strumieniu świadomości. Ja mam kilka w głowie, o które chciałabym cię zapytać. Daj znać, czy to jest... dobra droga i dobra kolejność, ale pomyślałam, że mogłybyśmy na przykład powiedzieć o afirmacjach. Co to jest? Bo to też dużo się o tym mówi w kontekście pisania i też u siebie dużo mówisz, że czy piszecie afirmacje. Co to są afirmacje? Czemu warto je pisać? Afirmacje takie w rozumieniu tej praktyki pisania to jest po prostu przelanie na kartkę papieru
takich zdań twierdzących, które opowiadają o historii, którą ty byś chciała, żeby się wydarzyła, jako już zaistniałą. Czyli jeżeli masz jakieś marzenie, jeżeli chciałabyś, żeby coś się wydarzyło w twoim życiu, tutaj trochę już wchodzimy w prawo przyciągania, ale to też psychologia nam o tym mówi, o tym mechanizmie działania, że jeżeli jest coś, czego byś chciała doświadczyć, to ubierz to w formę dokonaną i to sobie powtarzaj. To jako afirmację pisemną pisz po prostu w swoim dzienniku. Czyli jeżeli na przykład ktoś chce mieć, nie wiem, wszystkie rachunki zawsze zapłacone na czas, to afirmacją z takiej potrzeby, z takiego pragnienia jest: mam wszystkie rachunki zawsze zapłacone na czas. I są różne opinie na temat pisania afirmacji. Niektórzy uważają, że to jest jakiś new age'owy bullshit, inni są wielkimi fanami. Ja uważam, że to jest absolutnie genialne narzędzie. Oczywiście dopasowane do naszych potrzeb, bo jeżeli to, czego ja pragnę, jest bardzo daleko od tego, w jakim miejscu ja jestem. Jeżeli ja na przykład, nie wiem... Mam pięć domów. Mam, nie wiem, po prostu bardzo dużą, na przykład dużą wagę do wyrównania, dużą ilość kilogramów, nie wiem, 20, 30, 50, prawda? No to wiadomo, że mówienie sobie teraz, że ważę, nie wiem, 55 kilo, kiedy ważę 100, będzie... Nierealistyczne. Będzie blokowało, będzie powodowało taki mechanizm w głowie na zasadzie jasne. Wewnętrzna drwina i bo w afirmacjach jest ważne to, żeby umieć chociaż na moment się połączyć emocjonalnie z tym, co piszę na tej kartce. Czyli jeżeli ja sobie wyobrażam te pięć domów, jeżeli sobie wyobrażam tę idealną wagę, jeżeli sobie wyobrażam ten spokój i bezpieczeństwo finansowe, to moim zadaniem jest podłączyć się do tych emocji. Na moment, kiedy piszesz, że to jest moja... Poczuć to. Tak, poczuć. Jak piszesz, że to jest moja rzeczywistość, to pozwolić sobie poczuć to. Czyli to musi być coś, co jest dla nas po prostu osiągalne. Że jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że rzeczywiście możemy to mieć z łatwością niedługo. Ja na przykład inaczej podchodziłam zawsze do afirmacji, bo też praktykuję sobie w moim dzienniku wdzięczność, do której możemy nawiązać. I tam w takiej formule, którą ja stosuję, było właśnie zawsze jedno zdanie afirmacji, które zaczynało się od I am, czyli jestem. I to jest ciekawe, że ja nigdy nie zgłębiałam tego, jak należy wypełnić ten dziennik, tylko zawsze pisałam o emocjach. Że jeżeli danego dnia chciałam czuć się radosna i beztroska, to pisałam sobie właśnie: jestem radosna, beztroska, pełna zabawy, wyluzowana i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli potrzebowałam pełnej mobilizacji, to mówiłam sobie: jestem zmotywowana, skupiona i bardziej właśnie fokusowałam się na tym, jak ja mam się czuć danego dnia, a nigdy nie pisałam o konkretnych jakichś rzeczach, które mi się przytrafiają. To jest ciekawe, bo to też jakby można to stosować, zakładam, równolegle i to się w żaden sposób nie wyklucza. Czyli podejść do tego bardziej, żeby nastroić swoje ciało, swój umysł, ale też wpłynąć na to, co nas otacza. Absolutnie. Możesz stosować afirmacje po to, żeby wpłynąć na to, czego doświadczasz, jaka jesteś, kim jesteś. Możesz stosować afirmacje, żeby doświadczać więcej fizycznych rzeczy w swoim życiu, tego, co posiadasz i tego, co robisz, na przykład tego, co chcesz, żeby się wydarzyło, co chcesz zrobić, co chcesz, żeby było twoim udziałem. Więc to są jakby takie trzy kategorie. Jak ja się czuję, co posiadam i czego doświadczam, nie? I na pewno jest coś takiego, jakby... Znaczy, tak, mój dziennik z afirmacjami w pewnym momencie zawierał przede wszystkim afirmację pod tytułem: jestem spokojna, jestem spokojna, jestem spokojna, jestem spokojna. To była chyba pierwsza taka afirmacja, która rzeczywiście u mnie po prostu zadziałała, tak? I myślę, że w ogóle fajnie jest zacząć z afirmacjami w takim obszarze, żeby sobie afirmować i żeby sobie decydować o tym, jak ja chcę, żeby mój następny dzień się potoczył. Jak ja chcę doświadczyć tego dnia. Jeżeli w danym dniu przede mną jest jakaś rozmowa na przykład, która jest dla mnie ważna, to afirmacjami, tym, że ja zapytam siebie samą, jak ja chcę, żeby ta rozmowa przebiegła dla mnie. Jak ja się chcę czuć podczas tej rozmowy. No, chcę być na przykład spokojna, pewna siebie, elokwentna, chcę znać odpowiedzi, chcę być pewna siebie, jakaś taka, no nie wiem, zbalansowana, to zastosowanie najpierw strumienia świadomości rano, a potem afirmacji, czyli najpierw wyciszenie sobie umysłu, posprzątanie w umyśle, a potem zasadzenie tego ziarna na zasadzie: dobra, to co ja teraz chcę, żeby się wydarzyło, myślę, że będzie miało genialny, genialny wpływ na nasze życie. Super, że o tym mówisz, bo chciałam bardzo nawiązać do tej mojej praktyki wdzięczności, ale ten model, to się nazywa 5-Minute Journal, ja też o nim mówiłam wiele razy,
on jest chyba tak genialnie zaprojektowany, bo zawiera dokładnie to, o czym powiedziałaś, bo tam oczywiście zaczynamy od wdzięczności, która polega na tym, że po prostu dostrzegamy trzy rzeczy w swoim życiu, za które jesteśmy wdzięczni i to może być cokolwiek, ale też tak jak powiedziałaś, wydaje mi się, że to musi być coś, co naprawdę jesteśmy w stanie poczuć w sercu, bo ja siebie złapałam na tym, że pisałam rzeczy z automatu, no jestem wdzięczna za to, że nie moja rodzina jest zdrowa, za to, że mam dach nad głową i za to, że mam przyjaciół, ale robiłam to tak machinalnie, szybko, zamiast zatrzymać się i rzeczywiście być tą wdzięcznością, myślę sobie, Boże, jak super, że ci ludzie są w moim życiu. I to myślę, że jest takie ważne, nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, mogę dalej kontować. Ty możesz, ale tylko ci dopowiem jedną rzecz, bo udawałaś, że to się nie wydarzyło. Dobrze. Że fajnie jest powiedzieć, jeśli chodzi o wdzięczność, napisać za co jestem wdzięczna i czemu. W sensie jestem wdzięczna za tych ludzi w moim życiu, bo co? O, i super. Wtedy się połączysz lepiej i łatwiej z emocjami. Tak. I zmusisz siebie trochę do tego, żeby rzeczywiście docenić to. Tak, i poszukać tej przyczyny, napisać. Nie? No dobra, ja wiadomo, że jestem wdzięczna za rodziców, ale czemu? Tak, ekstra. Co wnoszą? Tak. Wow. No i właśnie kolejną rzeczą tam jest napisanie, co sprawi, że ten dzień będzie udany. I to jest genialne, a propos tego, co powiedziałaś. I to trochę jakby nawiązuje do takiej metody wizualizacji. I dużo osób sukcesu na przykład mówią, że wstają rano i sobie wyobrażają swój dzień, jak on przebiegnie, właśnie to, co powiedziałaś dokładnie. I w sumie to jest dokładnie to, co ja robię w tym notesie. Tak. Bo jeżeli czeka mnie właśnie nagranie, to piszę sobie, dzisiaj sobie napisałam, że nagram super podcast z Asią. Ale to akurat była nisko postawiona poprzeczka, no, bo wiadomo, mamy zawsze zajebiste podcasty. Oczywista oczywistość, ale stwierdziłam, dobra, dam sobie trochę. Ale to jest rozruch w nowym roku. Tak, dokładnie. Jest pierwsze nagranie, więc tutaj, żeby wszystko poszło git. I piszę o takich rzeczach, nie wiem, co, akurat to mi teraz zabrało głowę, ale na przykład, że nie wiem, będzie super impreza, będę się świetnie bawić, albo na przykład czasami piszę, że będzie słońce, co akurat jest trochę słabe, bo bardzo pokładam, wiesz, swoje szczęście w jakichś zewnętrznych czynnikach, na które nie mam wpływu, pomimo, że często uważam, że zamówiłam pogodę. Przecież to jest jasne, że to jesteś ta osoba, która zamawia pogodę. No jak nie? Przecież wiadomo, że mam nad tym władzę. Come on. Wiecie, co muszę powiedzieć? Lew. To jeszcze i lew. I lew to jeszcze nie padło w tym odcinku. Musi być tradycyjnie w naszej rozmowie coś na ten temat. 4-6 sakralny generator, tego jeszcze nie mówiłyśmy. Tak, Wspomnijmy o ważnych rzeczach. To są kluczowe rzeczy, jeżeli chcemy w ogóle być szczęśliwi w życiu. Proszę, nie słuchajcie, ale nas też nie wyłączajcie zarazem. Wow, to jest typowe w mojej głowie. Nie słuchajcie i nie wyłączajcie, zrozumieć Karolinę. Zostawcie to i idźcie coś ze sobą zrobić. Tak, i trzecia rzecz w tym notesie to jest właśnie ta afirmacja, którą ja teraz chętnie też właśnie poszerzę o coś bardziej dalej wychodzącego niż tylko stwierdzenie, że jestem dzisiaj wyluzowana, choć może właśnie napisanie jestem spokojna jest dla nas absolutnie kwintesencją tego, żeby to był dobry dzień i żeby nas ustawić w dobrym nastroju, więc też nie, myślę, że nie ma co szaleć. Tak, czasami potrzebujemy prostych komunikatów do siebie. Ale to jest prosty komunikat, który zmienia życie. Bo jeżeli ja sobie uświadomię, że ja nie muszę być jak listek na wietrze, po prostu targany przez emocje, przez wiatr po prostu i nie jestem bezbronna, że oczywiście życie się wydarza i ostatnie lata są wystarczająco wyzwaniowymi, ale ja wciąż mam wpływ na siebie, ja wciąż mam wpływ na to, jak się czuję, jak wciąż, nawet jeżeli się wydarzają różne nieprzewidziane i trudne sytuacje w moim życiu, to mogę zastosować pewne metody, narzędzia, sposoby myślenia, żeby wpłynąć na swoje emocje. To jest najważniejsze. To jest absolutnie najważniejsze, to jest fundament. Na tym możemy zbudować wszystko. Na tym możemy zbudować zajebisty związek. Zadrżał mi głos, bo się zastanawiałam, czy będziesz musiała to wyciąć, ale przecież nie. Nie ma szans, musisz z tego wybrnąć. Znasz to słowo. Więc czy, nie wiem, jakieś kwestie zdrowotne, obrazu ciała, finansowe, wszystko budujemy na fundamencie tego, jak my się czujemy. My przede wszystkim, jeżeli już wchodzimy w tematykę prawa przyciągania i nowoczesnej duchowości, to my przyciągamy nie to, co sobie myślimy tak naprawdę, tylko najbardziej przyciągamy to, kim jesteśmy. Jak w lustrze dostajemy więcej tego, kim my jesteśmy. Więc zadbanie o to, żebyśmy były spokojne, zbalansowane, szczęśliwe, wyluzowane i z dobrym humorem jest najważniejszą rzeczą. Jeżeli mamy wybrać tylko jedną rzecz, tylko jeden rodzaj afirmacji na przykład, to niech to będą afirmacje, które wpływają na nasze emocje. A druga rzecz jest taka, że to pytanie, jak ty to powiedziałaś, że z tego dziennika, że coś, co spowoduje, że ten dzień będzie fajny. Udany, no. Udany.
to mi też przypomniało o takim jakby jeszcze odwróceniu wektora na zasadzie, jak ja chcę pamiętać ten dzień, jak ja chcę pamiętać ten czas. I to jest bardzo przydatne spojrzenie w momencie, kiedy doświadczamy jakiegoś kryzysu. Ten kryzys to może być po prostu przedszkolak, który nie dość szybko się szykuje do wyjścia. I po prostu i mama, która się stresuje i po prostu już patrzy na zegarek, bo za chwilę będziemy wszędzie spóźnieni. To nie muszą być jakieś dramaty życiowe. To są dramaty, bo ja tak miałam zawsze. Wszyscy zawsze uważali, że jestem ostatnia, spóźniona. Wszyscy na mnie zawsze czekali. Ja miałam takie poczucie, że jestem najwolniejszą osobą na świecie i w wieku 25 lat odkryłam, że szykuję się najszybciej ze wszystkich moich znajomych. Jesteś najbardziej zdyscyplinowanym człowiekiem, jakiego znam. No. Także słuchajcie, nic nie jest tym, czym wydaje się wam, że jest. W każdym razie spojrzenie na swoją sytuację, pomyślenie sobie, no wiesz, ja studniówka ostatnio, masa rzeczy poszło nie tak, ale takie przypominanie sobie cały czas, dobra, to jest raz, mam jedno dziecko, które ma jedną studniówkę, śmiałam się zawsze, że to się jeszcze okaże, bo to można mieć kilka, prawda? Ale ogólnie, nawet jeżeli jest ciężko, nawet jeżeli coś się dzieje, jak ja chcę pamiętać ten czas? Czy ja chcę pamiętać za miesiąc, za tydzień, że się wkurzałam, że straciłam panowanie nad sobą, że krzyczałam, że panikowałam? Czy ja chcę pamiętać, że to było cudowne doświadczenie? I jeśli tak, a ponoszą mnie nerwy, to mogę nawet w środku dnia przeprosić wszystkich, wziąć zeszyt, wyjść gdziekolwiek, nawet do toalety i po prostu tam napisać ten strumień świadomości w środku dnia drugi raz. Piękne. Taka piękna klamra. Widziałaś piękne, to? Pięknie to zakończyłaś. I chciałabym się ciebie zapytać o to, czy istnieją jakieś konkretne praktyki do pisania wieczorem? Bo mówimy o tym, że rano fajnie jest to zacząć nastroić się w ten sposób. Czy jest coś takiego, co warto zrobić wieczorem? Wdzięczność. Myślę, że wdzięczność przede wszystkim. Bo w tym moim dzienniku sławetnym. Legendarnym. Wręcz. Legendarnym. I w ogóle polecam mój patent, ale polecam też oryginalny patent, bo do tego też zachęcają autorzy. Można sobie kupić ten 5-minute journal, ale oni są też okej z tym, że ktoś po prostu sobie go robi w swoim notesie, ja tak robię. Tam jest tak, że na wieczór rekomendują napisać 3 super rzeczy z danego dnia. O! Czy to jest dobre? Myślę, odpowiedz tak. mi, dlaczego to jest dobre. Ja w tym czasie włączę światło, bo słuchajcie, noc nas zastaje. Tak, po prostu. Asiu. Czemu to jest dobre? A jakie było pytanie? 3 rzeczy, które... Widzisz, dobrze, że zdążyłam wrócić. Zdążyłaś wrócić. Nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o jakoś pierwszy raz zapalam światło na nagraniu. No. 3 rzeczy, które były super danego dnia. No myślę, że to też jest takie wdzięczność. To jest wdzięczność, tak. Bo to jest takie uświadomienie sobie, połączenie się z tym, że to życie jest jej tak naprawdę dobre. Że nawet jeżeli doświadczamy kryzysu, nawet jeżeli coś jest do zmiany, to mimo, że te rzeczy, które są do zmiany, urastają w naszych emocjach, urastają w naszej głowie do rangi takich największych, najważniejszych rzeczy, ale przypomnienie sobie, że dużo rzeczy i na co dzień, no bo to jest codzienna praktyka, ten 5-minute journal, prawda? Tak. Więc tutaj uświadomienie sobie, że każdego dnia naprawdę przynajmniej 3 rzeczy poszły świetnie, znowu buduje ten fundament nas spokojnych, spełnionych, zadowolonych i tak dalej. Słyszałam też o takiej praktyce, chociaż jej nigdy nie stosowałam, ale słyszałam, że to akurat Elena Brower ze swoim synem taką praktykę stosowała, że pytała go, co było, co ona, pracując z gniewem swoim i próbując, że tak powiem, balansować ten gniew, pytała swojego syna codziennie wieczorem, jak, właśnie co zrobiła, co jemu w tej relacji, w tym dniu się podobało najbardziej i co jest do zmiany, co on uważa, że ona mogłaby zrobić inaczej. Super, że to mówisz, bo to jest kwestia, która mnie zastanawia, bo w tym 5-minute journal jest coś takiego, że oni polecają na koniec dnia zastanowić się, co mogli tego dnia zrobić lepiej. I na przykład dla mnie taka narracja była bardzo toksyczna, bo ja sobie po prostu wyciągałam jakieś najgorsze rzeczy, tak, które zrobiłam danego... Nie musiałam za bardzo na siłę. Po prostu skupiałam się na tym, co poszło nie tak, ale z mojej strony. Ale to nie dlatego, że coś jest z tobą nie tak i że robisz złe rzeczy, tylko dlatego, że masz talent do wyszukiwania różnych. Tak, to kolejny talent po prostu. No myślę, że też jest to ludzkie, tak? Więcej dostrzegamy niestety negatywne rzeczy. Nie pamiętam już, jak tam te badania potwierdziły, ale ponoć tam... potrzebujemy usłyszeć 8 dobrych rzeczy, żeby zniwelować jedną złą, tak? Generalnie no, nasz mózg lubi wyłapywać to, co negatywne i też w nas samych. Wejdę ci słowo, ale to nie dlatego, że jest przeciwko nam,
tylko wyszukiwanie zagrożeń spowodowało, że jesteśmy w tym miejscu jako gatunek. Nie? Tak, jest to ewolucyjne, tak. No, ale trzeba fajnie jest to dostrzec i wtedy jakoś łapać się chociaż na tak, tym, że widzisz, że to nic nie znaczy, nie? Że to jest tylko po prostu mechanizm. I dlatego mi się nie podobało to, że mam w ten sposób podsumowywać swój dzień. I ja sobie to zmieniłam za sprawą mojej koleżanki, której dziękuję za to, że ona to wpadła 2 lata temu, bo ja już od 1000 lat piszę ten 5-minute journal. I zmieniłyśmy to na czego się dzisiaj nauczyłam. O, i na przykład dla mnie to jest ekstra, bo ja każdego dnia jestem na misji, żeby lepiej po prostu dostrzegać się co wokół mnie i lepiej słuchać. Mhm. I za każdym razem, jak ktoś mi powie coś ciekawego, mam takie, o, to jest fun fact na dzisiaj. I sobie to zapisuję i to totalnie może nie ma nic wspólnego z pracą nad swoim mindsetem, ale uważam, że człowiek jak się uczy, to zawsze tak. Jest coś dobrego. Absolutnie, absolutnie. No, także to by, tak bym podsumowała te wieczorne rzeczy. I bardzo bym chciała Ciebie zapytać w kontekście tych afirmacji o metodę 5x55, ale myślę, że najpierw warto w ogóle trochę ogólniej powiedzieć o tym, jak to pisanie łączy się z prawem przyciągania. Bo już nawiązałaś do tego, ale jakby dlaczego to miałoby nas wspierać? Jeżeli ktoś nie wie zupełnie, o czym mówimy, to polecam pierwszy odcinek nasz sprzed 2 milionów lat. 3 lata. Tak, i jakoś rocznicę miałyśmy ostatnio, bo to w styczniu było. Czemu nie złożyłaś mi życzeń? A nie wiem, przepraszam. Czekałaś, aż ja Ci złożę. Za rok, obiecuję. No, poprawę. Za rok, albo no nie, poczekajmy do 5-lecia, wiesz, będzie tak z polotem. Okay. Ale prawo przyciągania zostało pięknie wyjaśnione. Może oczywiście w jednym zdaniu powiedzieć, o co ho, ale jak to się łączy z pisaniem, jak ono może nas wspierać w tym procesie? Widzę, że wciąż we mnie wierzysz, że jestem w stanie o czymś powiedzieć w jednym zdaniu. Jakie tak. To jest urocze, no, naprawdę. Mam takie same wobec siebie oczekiwania i tak jest mi lepiej, jak to też nie idzie. No, dawaj. Okej. Okay, może być zdanie złożone. Właśnie wielokrotnie złożone. Tam nigdy nie będzie kropki, co jest przecinek. Prawo przyciągania, czyli używanie siły umysłu, intencji i emocji do tego, żeby mieć więcej tego, co chcę mieć w życiu. Po prostu. Wow. Chyba sama jesteś zaskoczona. Tak, nie wiem, jak to się stało. A ty znasz to zdanie wcześniej? Bo to brzmi, jakbyś wyrecytowała swoje bio z Insta albo coś w tym stylu. Właśnie nie, ale dobrze, że to jest nagrane. No, odsłuchamy i zapiszemy to, bo to jako bio w Insta. Ale nic z tego nie zrozumiałam. Pięknie zabrzmiało, ale o co chodzi, nadal pytam. Dobrze. Wow, co to było? Mój telefon. A, okej, okay, to nieważne. Nie, to było, wyciszone. To było telefon wyciszony, ale zrobił hałas tak czy siak. Myślę, że tego nie było za bardzo słychać na nagraniu. Prawo przyciągania, jak łączy się z afirmacjami? Jak sobie pomóc pisząc w takim razie? Dzięki pisaniu my jesteśmy w stanie się lepiej połączyć z tym, z tą przyszłą wersją siebie. Jesteśmy w stanie emocjonalnie wykonać niejako podróż w czasie. My jak oglądamy, nie wiem, oglądamy jakiś film, czy ktoś nam opowiada historię, czy jeżeli same fantazjujemy o czymś, to w naszej głowie powstaje taki ślad wspomnienia, jakby to się wydarzyło. Oczywiście my na poziomie świadomym wiemy o tym, że to się nie wydarzyło. My na poziomie świadomym wiemy, że to był film, że to była rozmowa, że to było fantazjowanie. Ale nasz umysł tego nie wie. Ale nasz umysł tego nie wie. I on sobie pewne rzeczy koduje. Więc my możemy wykorzystać tę umiejętność naszego umysłu do tego, żeby sobie właśnie zasiać tam ziarno gdzieś w przestrzeni, które spowoduje, że będziemy miały więcej tego, czego chcemy. To zabrzmiało bardzo zaawansowanie. Chyba nigdy tego tak nie tłumaczyłam, ale rzeczywiście taki... Najpierw ujęłaś to w jednym zdaniu, potem to wszystko zagmatwałaś. Postanowiłam to zagmatwać. To jest na takiej zasadzie, trochę ja to lubię porównywać ze sportowcami i między innymi na przykład ze skoczkami narciarskimi, którzy jak taki, ja co prawda dawno nie oglądałam, jestem na etapie Małysza wciąż, ale, ja też. Ale Małysza każdy pamiętasz zna. Pamiętasz takiego Janę Ahonen, jaki był? Ja chyba jest Noriaki wciąż. Kasai, tacy byli, to było jak byłam dzieckiem, tak? O nim dalej skaczą? Tak, bo mój tata mi ciągle opowiada, on jest na bieżąco. Może tata ogląda jakieś archiwa? Powiedzmy, żebym włączył normalną jakąś telewizję. Nieważne. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo. W każdym razie... Skoczkowie. Skoczkowie. Więc oczywiście, że ci skoczkowie trenują. Oczywiście, że oni wykonują praktyczne kroki, żeby dobrze skakać. Mają dobry sprzęt, skaczą tyle, ile potrzebują na treningach. Ale koniec końców... I pamiętam rzeczywiście czasy, kiedy Małysz zaczął mieć swoje pierwsze sukcesy i pamiętam, jakim szokiem dla wszystkich było to, co dzisiaj jest normą, że Małysz miał coacha, że Małysz miał kogoś, kto mu mówi, że da radę. Dzisiaj to jest normalne, że sportowcy mają takie wsparcie psychologiczne.
No i teraz jak sobie wyobrażamy tego skoczka tam na tej skoczni, który ma za chwilkę oddać skok, to nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której ktoś by dopuścił do tego sportowca kogoś, kto by mu mówił, nie dasz rady, nawet nie próbuj, rozpieprzysz się tam na dole, prawda? Czyli ta siła umysłu i tego, w co ta osoba wierzy, że jest dla niej możliwe, jest praktycznie tak samo ważna, jak to, że wykonał praktyczną pracę, żeby się nauczyć skakać, prawda? Wiadomo, że jeżeli ktoś miałby w ogóle z tym człowiekiem rozmawiać przed skokiem, to raczej będzie to osoba, która powie, dasz radę, umiesz to zrobić. To jest twoje po prostu, skoczysz najlepiej, jak będziesz umiał, po prostu będziesz miał rekord świata i tak dalej, tak? Dla każdego z nas, jak to opowiadam, to jest logiczne, ale jak myślimy o sobie, to już tego nie widzimy, a nasze umysły są dokładnie takie same. Więc my może musimy wykonywać praktyczne kroki. Ja nie uważam, że prawo przyciągania polega tylko na duchowości, ezoteryce i po prostu oczekiwaniu, że coś spadnie z nieba, ale musimy w końcu zacząć traktować to jako takie naprawdę rzetelne narzędzie i rozumieć, że siła naszego umysłu jest kosmicznie wielka, dokładnie, przynajmniej dokładnie tak samo duża, jak nasze praktyczne kroki. I pisanie afirmacji, czyli mówienie sobie, że najpierw pisanie strumienia, czyli wyczyszczenie tej głowy, tak, uspokojenie tej głowy, a potem pisanie afirmacji, które pomogą nam połączyć się z tym, że dam radę, zrobię to, to jest dla mnie osiągalne. I teraz, jeżeli to jest jakiś duży cel, daleko od nas, daleko od tego miejsca, w którym ja jestem dzisiaj, i nie umiem się połączyć emocjonalnie z tym ostatecznym celem, to fajnie sobie afirmować drogę. Na zasadzie, dobra, nie wyobrażam sobie siebie z 10 milionami, ale mogę sobie mówić, że obfitość finansowa jest w drodze do mnie. Mhm. Jestem coraz bliżej bezpieczeństwa finansowego, jestem coraz bliżej, czyli krok po kroku, dzień za dniem wykonuję, jakby jestem w tej drodze, nie? I to powoduje, i to nam zaspokaja tę część taką energetyczną, emocjonalną, umysłową w osiągnięciu celu. Oczywiście, że będziemy musiały wykonać praktyczne kroki, ale to jest tylko połowa sukcesu. No w ogóle są ludzie, którzy twierdzą, że to jest tam, nie wiem, 20% sukcesu, 80% to jest mindset, emocje. Mhm. To, co wierzę, że jest dla mnie dostępne, to, czego się spodziewam, że się wydarzy, prawda? I pisanie afirmacji właśnie ułatwia nam zastosowanie, tak jakby praktyczne wdrożenie tego, żeby aktywować swoje emocje, aktywować swoje przekonania w stronę tego, żeby osiągnąć to, czego chcemy. Jak afirmujemy albo jak piszemy i wprawiamy się w taki stan, powiedzmy flow, że po prostu czy spisujemy jakieś myśli, czy powtarzamy daną afirmację, to jest podobny stan, kiedy powiedziałaś, że jesteśmy podatni na przykład na oglądanie filmu, to jest właśnie ten stan medytacyjny, kiedy nam się te ścieżki neuronowe tworzą nowe w głowie? Tak, myślę, że tak. Bo przypomniała mi się taka moje przemyślenie sprzed paru tygodni, kiedy też jakby byłam świadoma tego, że trochę nas programuje na przykład telewizja, czasami bardziej dosłownie. I oglądałam jakiś serial, który był taki dosyć, no, dziwny. I dużo tam się działo toksycznych rzeczy, dziwne relacje. Też ja czułam jakiś taki niepokój. Szczerze, nawet nie pamiętam, co to był za serial. Ale nieważne. I pomyślałam sobie, o nie, to jest trochę tak, jakby ci ludzie byli moimi znajomymi. No bo mówi się, że jesteś tam średnią z kilku osób, które znasz. I ja teraz nagle otaczam się codziennie tymi ludźmi, no to oni mnie realnie kształtują. I wpadam w jakąś taką paranoję. Mówię, czy ja się chcę otaczać takimi osobami, czy ja chcę, żeby ich poglądy i ich styl życia programował moją głowę i wpływał na to, jak ja postrzegam świat. I oczywiście myślę, że nie ma co tak tego jakoś dramatyzować i w ten sposób nadanalizować to, co oglądamy. Ale jednak warto, myślę, zastanowić się nad tym, jakimi treściami się otaczamy, no bo one nas cały czas traktują i te zdania, te afirmacje, które są powtarzane za pomocą, nie wiem, dialogu w serialu, czy wypowiedzi kogoś w podcaście, no mają na nas ogromny wpływ, ale super jest to, że jakby my mamy to narzędzie w ręku, że możemy sami sobie to zrobić, że czasami, nie wiem, ludzie też, czasami o tym zapominam, a jestem mega wdzięczna za ludzi, których mam w swoim życiu, którzy mnie bardzo wspierają, ale niejednokrotnie jest tak, że mamy mało wspierające otoczenie i czujemy, że jesteśmy jedyną osobą, która rzeczywiście chce coś z tego życia mieć i wziąć je w swoje ręce, kiedy wszyscy inni mówią nam, że nam nie wyjdzie, tak jak powiedziałaś właśnie o tym coachu z piekła, który by nas demotywował. I wtedy myślę, że bardzo takim pokrzepiającym faktem jest to, że my możemy sami być dla siebie takim wsparciem, coachem, tym głosem i tym nowym projektantem naszego mindsetu. Absolutnie. Piękne zdanie, projektant mindsetu. Dobrze, mamy to nagrane. Tak. No. Musisz zacząć stosować, myślę, transkrypt. Jeszcze czytać ten transkrypt. I potem go czytać na żywo. Afirmować swój własny podcast. Dobra, za daleko poszłyśmy.
Mówiłaś coś, moja droga. Tak, mówiłam o tym, że to, w jaki, czym my karmimy nasz umysł, jest niezwykle ważne. I to, co powiedziałam chwilę temu o tym, że my nie jesteśmy skazani na doświadczanie pewnych emocji, że mamy wpływ na swoje emocje, że możemy stosować pewne narzędzia, żeby te emocje balansować, że nie musimy się temu poddawać. Jedną z tych rzeczy jest również duża intencjonalność w obszarze tego, czym ja karmię mój umysł. Jak zaczniemy nawet obserwować swoje sny, to dostrzeżemy, że bardzo często śni nam się coś. Kiedyś pewna pani psycholog mi, że tak powiem, zabrała całą magię snów, mówiąc mi o tym, że ale czy przypadkiem pani nie myślała o tym, albo nie rozmawiała dzień wcześniej? Ja mam takie, nie, naprawdę nie. Jednak tak. Więc nawet to, jak śnimy i jakie rzeczy przetwarzamy w snach, jeżeli dobrze się zastanowimy, czy przypadkiem o tym nie rozmawiałyśmy dzień albo dwa dni wcześniej, nie myślałyśmy o tym, albo nie byłyśmy narażone na jakąś ekspozycję, na jakieś treści, okazuje się, że najczęściej tak. Więc ten umysł i to, czego my doświadczamy, jakby mamy na to wszystko wpływ. I absolutnie masz rację, że odcinanie się od pewnych osób, oczywiście, no wiadomo, że my oglądamy serial i jeżeli on w nas wzbudza niepokój, no to fajnie go przestać oglądać, prawda? Ale nie demonizowałabym tego typu rozrywek, prawda? Ale co do zasady, oczywiście, że tak. Ja na przykład od lat nie oglądam telewizji, nie oglądam newsów w telewizji. Jak włączam radio w samochodzie, to jest to RMF Classic. Jak są newsy, to wyłączam. Wiadomo, nie chodzi o to, żeby być ignorantem i nie wiedzieć, co się na świecie dzieje, ale naprawdę można sobie tak zaserwować porcje informacji z danego dnia w krótkich żołnierskich słowach. Są takie serwisy i nie być narażoną po prostu na te wszystkie treści. Odcinanie się też od ludzi, którzy nam obniżają po prostu, mówiąc już tak ezoterycznie, obniżają nam wibracje, powodują, że się gorzej czujemy, powodują, że wątpimy w siebie, też jest dobrą praktyką. A to, o czym powiedziałaś, że nie mamy ludzi wspierających w swoim otoczeniu, myślę, że bardzo ważną rzeczą, kiedy my chcemy, i to jest zresztą bardzo częste, że w jednym środowisku, w jednej rodzinie, w jednej jakiejś społeczności nagle jest jakaś jedna osoba, która chce czegoś więcej od życia, chce lepszej relacji, chce być bardziej szanowana w małżeństwie, chce mieć więcej spokoju finansowego, chce się lepiej czuć, chce podróżować, chce się starzeć z godnością i być pełna energii pomimo upływającego czasu i tak dalej. Bardzo często jest tak, że ta osoba jest nierozumiana w swoim otoczeniu, bo jest jedyną, która chce więcej, albo jedną z niewielu, która chce więcej. I to, na co ja bym bardzo zwróciła uwagę w takim przypadku, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby nie pytać ludzi wokół siebie o zdanie. I nie mówię tego w żaden sekciarski sposób na zasadzie, nie mów nikomu, że stosujesz prawo przyciągania, bo... Spoiler, wszyscy stosujemy. Wszyscy stosujemy. Dobra, jestem. Yeah. Wytresowałaś mnie. Naprawdę. Pierwsza rzecz, tak? Żeby nie pytać innych o zdanie. Nie pytać innych o zdanie, bo ja zawsze mówię, nie pytaj o zdanie ludzi, którzy nigdy nie byli w tym miejscu, w którym ty chcesz być. Jeżeli ktoś nie osiągnął nigdy tej pełni energii po 50, jeżeli ktoś nigdy nie osiągnął tych, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, jeżeli ktoś nigdy nie osiągnął, nie wiem, nie miał zajebistej relacji, to nie pytaj się tej osoby o zdanie. No jak ona ma ci doradzić, skoro nigdy nie była tam, gdzie ty chcesz być, ani nawet nigdy nie chciała tam być. Tak. A jeszcze najgorzej, jeżeli cię kocha. Bo jak cię kocha, to ci doradza przez swoje lęki. Więc ty masz wtedy takie poczucie, że ty czujesz, że ta osoba chce dla ciebie dobrze i jesteś skłonna jej uwierzyć, ale ona jednocześnie chce dla ciebie dobrze i nie ma pojęcia, w czym ci doradza. Więc to jest naprawdę niebezpieczna mieszanka. Trudne, bardzo. Więc tutaj nieoczekiwanie, że znalezienie sobie, bo to akurat w dobie tak rozwiniętego internetu, to jest akurat dość proste, znalezienie w sobie przestrzeni, gdzie są inni ludzie, którzy też chcą tego, czego ja chcę. To jest prosta rzecz, ale nie wymaganie, żeby moja społeczność, moja rodzina była tym wsparciem. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że jeżeli ja chcę czegoś więcej, jeżeli ja mam marzenia, których nie ma nikt w moim otoczeniu i ci ludzie wątpią, kwestionują, pytają, zastanawiają się, to moim zadaniem, żeby osiągnąć mój cel, jest zainwestowanie 100% mojej energii w moją zmianę. Jeżeli ja tą moją energię podzielę na dwie części, 50% będę inwestować w moją zmianę, a drugie 50%, żeby holować ludzi, którzy wątpią w mojej rodzinie, to jest bez sensu.
jeżeli nawet chcę pomóc tym moim ludziom, bo czasami tak jest, ja chcę się lepiej czuć i chcę, żeby mój mąż się lepiej czuł, ja chcę być szczęśliwsza i chcę, żeby moi rodzice byli szczęśliwsi, to co mogę zrobić, żeby faktycznie pomóc im, to skupić swoje 100%, a oni któregoś dnia przyjdą i zapytają, co ja robię inaczej, że się lepiej czuję. I wtedy im odpowiem. No i to się sprawdza chyba w każdej dziedzinie życia. Tak. Po prostu bądź tym przykładem i ludzie w końcu się zainteresują, jak ty to robisz. Ale wtedy nie będziesz musiała ich holować, tak. Bo wtedy oni sami przyjdą, nie? No bo to jest jakby też walka z takim oporem, który nie jest twój. Myślę, tak. Że to jest z założenia jakby skazane na porażkę i to jest smutne, bo często chcemy dobrze dla naszych bliskich, ale no, jak wiadomo, nie możemy pomóc nikomu, kto nie chce sobie pomóc i chyba trzeba to zaakceptować, im szybciej, tym lepiej. Ale też nawiązując jeszcze do tych afirmacji, ale też do pisania w kontekście prawa przyciągania, to powiedz nam, czym jest ta metoda 5x55, bo ty o niej mówisz chyba tak 2 razy w miesiącu? Tak, bez przerwy. No, ja raz ją przetestowałam, ale no, powiedz w ogóle, o co chodzi. To jest metoda afirmacyjna. To jest fajna metoda, ale ona nie jest dla wszystkich, bo nie, jakby myślę, że też nie ma jednego narzędzia, które jest dobre dla wszystkich, ale myślę, że każdy powinien przynajmniej raz spróbować, żeby wiedzieć, czy tej osobie to dobrze robi. Są osoby w moim otoczeniu, które w każdą pełnię zaczynają rytuał 5x55 i to jest po prostu taka metoda, która zakłada, że my przez 5 dni piszemy codziennie jedną afirmację, jedną i tę samą afirmację, 55 razy każdego dnia. Jest to jakaś forma zabawy, prawda? No nie da się, jeżeli jeszcze to jest tam, nie wiem, wielokrotnie złożone zdanie. Właśnie chciałam powiedzieć, że jakbym miała pisać, jestem spokojna, to może by mi się podobało, ale zrobiłam sobie zdanie z 10 wyrazów i powiem ci, że z każdym kolejnym miałam ochotę zadzwonić do mnie. Tak, powiedzieć, dlaczego by nie powiedziałaś, żeby zrobić to z 4 wyrazów max. Więc już no. Teraz mam lekcję oczywiście. Ale wiesz, jak ja bym ci powiedziała, to byś to może olała, tak zapamiętałaś. Tak, a przykład u mnie było tak, że jak ja sobie zapisałam to zdanie, to po jakimś czasie zaczynałam wyczuwać niechęć i na przykład odkrywam, że wcale tego nie chcę. I to też było ciekawe. Może nie do końca o to chodziło w tej afirmacji, ale jak mówi Asia Łużyńska, nie wiem, czy kojarzycie, żeby zdecydować, czego chcesz, do cholery w dodatku, to my czasami totalnie nie wiemy i dlatego piszemy jakąś afirmację pod tytułem marzę o tym, albo posiadam to, a potem stwierdzamy, hej, ja wcale tego nie chcę posiadać, albo wcale nie chcę żyć w tym miejscu, czy pracować w tym miejscu. Ale to jest uważam, że samoświadomość jest super. Jeżeli i to nawet też jest weryfikacja tego przez pisanie. Tak, absolutnie. Nawet jeżeli ten rytuał, który jest rytuałem polegającym na pisaniu tego, czego chcesz i potencjalnie przyciągnięciu tego do swojego życia. Nawet jeżeli on ci w połowie pokaże, że kurczę, to jednak nie jest to, to super. W ogóle czemu 5x55? Jest to jakiś sens głębszy? Znaczy sens głębszy jest taki, że piątka jest cyfrą mistrzowską. Okej. Po prostu. Więc tak jak mówię, ja zawsze podkreślam, że to jest jakaś forma zabawy, ale również jest to i same afirmacje mają niezwykłą moc. Forma, w jakiej to się odbywa, to, że to jest wnów, to, że to jest w pełni. Również można zacząć rytuał 5x55 w nowy rok, w swoje urodziny, w rocznicę ślubu. Albo dzisiaj, jeżeli chcemy. Tym bardziej, że są 2 dni po nowiu, kiedy to nagrywamy. Nie wiem, kiedy to pójdzie, więc no nie wiem, jaka jest faza. Tak, musisz teraz to wnów puścić. Okay. Bo dzisiaj jest nów. Tak, czy ręce na pokład, muszę to dobrze zaplanować. Każdego dnia jest dobry czas, żeby zacząć coś wartościowego. Absolutnie tak. Ale na pewno wybierzmy sobie do tego krótką afirmację, bo jednak 55 razy to jest sporo i boli ręka. Boli ręka i długotrwała rehabilitacja potem powoduje, że pamiętasz, żeby mieć krótkie, zwięzłe informacje. Ale też myślę, że to, żeby być swoim najlepszym nauczycielem, że jeżeli ja raz spróbowałam tego i faktycznie, nie wiem, odłączam się od tego, od emocji, czuję, że to nie jest dla mnie. Jest masę innych praktyk, które ci pomogą, więc... Boże, wiesz, co ja zrobiłam? Teraz się przypomniało. Jak pisałam to moje zdanie z 10 wyrazów składające się, to w pewnym momencie już mówiłam tak dość, załóżmy, że to było po połowie i wtedy pisałam sobie samą pierwszy wyraz. Jest, albo jestem, potem bardzo. I teraz tak myślę, że to po prostu jest niezły mem. Bo sens tego wszystkiego był taki, żeby napisać zdanie, które nas jakoś wprawia w jakieś uczucia, a ja byłam na misji napisania tych zdań, więc wybrałam najbardziej wydajny format, który absolutnie nic nie wniósł do mojej podświadomości, nieświadomości czy świadomości, do czegokolwiek. A to kopiuj wklej praktycznie było. Tak. Zrobiłam z siebie komputer. Jakby to jest bardzo piękna lekcja dla mnie również. Bo tak naprawdę robiłam wielokrotnie podczas tego challenge'u, żeby to szybciej zrealizować. No, ale nie o to chodzi w życiu, żeby coś przyszło szybciej. I
też miałam do Ciebie takie pytanie, ale chyba Ci go nie zadam, może po prostu sama sobie odpowiem. Proszę, odpowiedz mi na to pytanie. Nawet też pisałam Ci o tym wcześniej, że fajnie byłoby powiedzieć o tym, jak taki strumień świadomości czy pisanie może pozytywnie wpłynąć na jakieś takie procesy terapeutyczne typu właśnie medytacje, hipnozy czy w ogóle terapię. I to, co powiedziałaś, myślę, że już odpowiada na to pytanie, bo jak nazwałaś to pisanie takim sprzątaniem i resetem głowy, no to sprawia, że my jesteśmy bardziej połączeni ze sobą i możemy szczerze zapytać siebie o to, o co nam chodzi, czego pragniemy, jak się czujemy, jak już pozbędziemy się tych śmieci. Więc myślę, że tutaj nie ma co tego jakoś pogłębiać, no bo temat chyba wyczerpany pod tym względem. Jak myślę, mówisz? Że tak. Mogę coś jednym zdaniem? Proszę. Spróbujmy. Dawaj. Na pewno bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś o takim połączonej praktyce właśnie medytacja i później pisanie, bo wydaje nam się, że to jest podsumowanie tej praktyki, a to jest po prostu jej kolejna, druga część, prawda, która jest w stanie nam pokazać coś zupełnie innego, także na pewno tego bym spróbowała. Zresztą jak obserwujemy joginki, które publikują swoje praktyki gdzieś tam, to bardzo często obok maty gdzieś tam jest dziennik i coś do pisania, prawda? Nie bez powodu. Natomiast jeszcze jedną praktyką, bo nie wiem, chyba chcesz już przejść do pytań, na które skąd się nie mogę doczekać. No, masz rację, ale możemy rozmawiać bardzo długo. Tutaj nie ma limitu. Już zapaliłam światło, więc obecnie światło, mamy wieczność. Słucham. Rano je wyłączysz po prostu. Tak. Myślę, że jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo fajna, która nam daje dostęp do naszej głowy, taki zupełnie inny, to jest zadawanie sobie pytań również w dzienniku, czyli dlaczego ja się tego boję? Czego ja się w tym boję? Co mi w tym przeszkadza? Co bym chciała, żeby się wydarzyło inaczej? Zadanie sobie pytania i pisanie odpowiedzi, ale pisanie tej odpowiedzi też tak wyczerpująco, czyli nie jednym zdaniem, tylko piszę, zadam sobie jakieś pytanie i na piśmie na nie odpowiadam. Odpowiadam. Kiedy już skończę, to patrzę na tę kartkę i myślę, dobra, czy coś jeszcze chcę do tego dodać? I piszę dalej. I piszę tak długo, aż czuję, że zupełnie czuję w sobie po prostu na ten temat pełną pustkę. Pełną pustkę. Chciałam powiedzieć właśnie to i się wycofałam. Dziękuję, że to powiedziałaś za mnie. Akceptuję to stwierdzenie, ale przypomniała mi się taka rzecz, i nie wiem, czy tego u Ciebie nie słyszałam kiedyś, żeby zadać sobie 5 razy pytanie dlaczego. Czyli piszę jakąś afirmację, piszę jakieś zdanie typu czuję się smutna. Dlaczego? Bo wydarzyło się to i to. No ale dlaczego? Bo tak naprawdę chodzi o to. No bo dlaczego? Jakby grzebiemy, to może przedstawiłam to w dosyć dziwny sposób, ale żeby szukamy cały czas, o co tutaj tak naprawdę chodzi, bo wydaje ci się, że jesteś smutna, dlatego że, nie wiem, wysiadł prąd, a tak naprawdę chodzi o to, że ktoś nie przyszedł na spotkanie dzisiaj i przez to masz zepsuty plan dnia, a to wynika z tego, że jak byłaś dzieckiem, to rodzice cię zostawili na wakacje. No nie wiem, to wymyślił. Bez prądu. Tak, dodatkowo bez prądu. I to jest takie, myślę, ciekawe podejście, żeby trochę pogrzebać. Ale ja jestem w ogóle też zwolenniczką pisania, nie robię tego, ale wydaje mi się, że to byłoby super, i przed taką medytacją, i po takiej medytacji, bo przed możemy zapytać się siebie w ogóle, na jakim jesteśmy etapie, co się z nami dzieje, a potem może się okazać, że po to wszystko się zmieniło o 180 stopni. I ja tak mam, że często też praktykuję jakby medytacje dosyć intensywnie, takie prowadzone i głębokie. I przychodzę na papierze z jakąś jedną rzeczą, którą sobie rozpisuję, po czym w medytacji wychodzi zupełnie, że tutaj chodzi o jakąś inną sytuację, inną sprawę, i potem przelewając to na papier ugruntowuję to sobie, potem jeszcze dodatkowe informacje wypływają ze mnie i to jest piękna praktyka, oczywiście wymaga też chęci, czasu, poświęcenia i nie każdy na pewno może każdego dnia coś takiego realizować, ale polecam, bo dużo, dużo takiej jasności wokół tego, gdzie jesteśmy i czego potrzebujemy. A tu będę adwokatką jednak tego, że dobrze poświęcić na to czas, w sensie nawet jeśli nam się wydaje, że go nie mamy, bo znamy tę tezę, że każdy powinien medytować codziennie, chyba że nie ma czasu, a jeśli nie ma czasu, to powinien 2 razy dziennie. Tak. I te praktyki, pisanie strumienia, medytacja, wszelkie praktyki wyciszające umysł spowodują, że nawet jeżeli poświęcisz na to czas, którego wydaje ci się, że nie masz, to w tym pozostałym czasie te rzeczy, które masz do zrobienia, zrobisz 3 razy szybciej. No, totalnie. I też 2 rzeczy mi przyszły do głowy.
zresztą drugiej, bo pomyślałam sobie, że oczywiście nie mówię tego do każdego i też jestem osobą, która nie ma, nie wiem, dzieci, więc może nie wiem zupełnie, jak to jest, ale myślę, że wielu z nas może wstać wcześniej i czasami można mi się wydawać, że to jest kosztem czegoś, ale niejednokrotnie to dodatkowe pół godziny może się okazać po prostu jak potrójne espresso, które sprawi, że poświęcimy właśnie czas na te rzeczy, które są finalnie ważniejsze. A druga rzecz jest taka, że, wyglądam jakbym zapomniała, ale nie zapomniałam, że sobie myślę, że jeżeli mamy czas na to, żeby obejrzeć 5 odcinków serialu, to mamy czas na to, żeby zrobić medytację. I to jest taka smutna prawda, że nam się często wydaje, że o, nie mam kiedy iść na trening, ale tak naprawdę leżymy potem 5 godzin wieczorem i po prostu ten czas nam leci przez palce. To też jest spoko, jakby też jestem fanką odpoczywania i myślę, że mogłabym nawet się zainspirować tym stylem życia. Ale ten kosztem czas, spokoju. Tak, ale ten czas się zawsze znajdzie i ostatnio właśnie dużo do mnie, zdałam sobie dużą sprawę, nie wiem, czy można tak powiedzieć, zdałam sobie dużą sprawę. Jak pełną pustkę możesz poczuć, tak, to możesz wszystko. Bardzo mocno zdałam sobie sprawę z tego, ile zyskują osoby, które wstają wcześniej i wydawało mi się to kiedyś absurdalne. Ale właśnie wtedy ten czas na pisanie, na medytację, na jakąś delikatną aktywność fizyczną albo po prostu na posiedzenie sobie w spokoju, to jest luksus. Znaczy, absolutnie nie chcę, żebyśmy zabrzmiały w sposób uprzywilejowany, natomiast mam też w swojej społeczności masę mam, które pracują, nie wiem, w służbie zdrowia i muszą wstać o 4 nad ranem, żeby pisać strumień świadomości i tak dalej, więc się da. Rozumiem, że jeżeli ktoś nie ma na to po prostu siły i tyle, ale to, co jest też często w kontekście mam i praktyk, to jest to, że często mam taką informację, no dobra, ale ja wstaję wcześniej i moje dziecko się natychmiast budzi, jakby miało radar. I to na początku jest utrudniające, natomiast to jest dosłownie, nie wiem, tydzień, dwa i to dziecko, widząc, że ty praktykujesz, przy tobie też zaczyna praktykować. To znaczy, jeżeli to jest dziecko takie dosłownie kilkuletnie, to ono może mieć też zeszyt i ono z przyjemnością, jak każdy ssak, będzie naśladować ciebie. Więc jeżeli mu kupisz zeszyt i on czy ona będzie sobie w tym czasie rysować, to zupełnie bez kazań z twojej strony, bez tłumaczenia i informowania, tylko przez przykład, nauczysz to swoje dziecko cudownych, cudownych praktyk i dobrze, ono się będzie budziło razem z tobą. Ale nie będzie ci przeszkadzało w twojej praktyce. Ekstra. To jest trochę tak, jak się mówi, że oczekujemy od dzieci, że będą czytały książki, a my cały dzień siedzimy na telefonie i przyglądamy social media albo oglądamy seriale. No, dzieci będą czytać książki, jak rodzice będą czytać książki. To jest ten moment, kiedy temat oczywiście nie jest wyczerpany, ale my przejdziemy do pytań. Ja tylko zajrzę, tak, mój sprzęt nadal działa i nagrywa, świetnie. Aczkolwiek nie spojrzałam na czas, więc jestem bardzo ciekawa. Dostałyśmy, a raczej ty dostałaś, choć mogę w twoim imieniu odpowiedzieć. Właśnie, zróbmy tak. Nie, absolutnie nie, już się muszę wyciszyć trochę. Dostałyśmy super pytania od obserwatorów do ciebie. Od obserwatorów moich, którzy są też twoimi fanami i nie wiedzieli, o czym będzie ten odcinek, więc będzie trochę może nawiązujące, ale też parę rzeczy o prawie przyciągania, no bo jednak to jest temat, który ludzi chyba najbardziej fascynuje. Choć myślę, że na równi z Human Design pojawiły się też pytania o Human Design. I to jest takie pytanie, które wydaje mi się, że jest bardzo trafne, bo brzmi ono, jak wygląda rozpisywanie manifestacji w zeszycie. W sensie jak pracować z formą pisaną, kiedy chcemy coś przyciągnąć do swojego życia? Jak się za to zabrać? Co mamy pisać w tym zeszycie? Wystarczą afirmacje? Wydaje mi się, że tak. Wystarczą afirmacje, tylko ważne, żeby one były skuteczne, ważne jest to, żeby ja była w stanie się połączyć emocjonalnie z tym. Żeby to nie było takie klepanie zdrowaś Mario, tylko po prostu rzeczywiście napisanie czegoś, co mnie aktywuje, co powoduje, że ja się zaczynam ekscytować tą myślą. I to jest jakby samo pisanie czasami jest niewystarczające, bo jeżeli ja na przykład nie jestem w stanie się połączyć, chociaż bardzo chcę, żeby to coś się wydarzyło w moim życiu, ale za nic w świecie nie jestem sobie w stanie siebie wyobrazić w tym scenariuszu, no to jest temat do głębszej pracy. Przyjrzenie się, jakie myśli mi się pojawiają, które mi mówią, że nie mogę tego mieć. Ja zawsze mówię, że te myśli są kłamstwem od diabła. Nie wszystkie one są kłamstwem od diabła. Ale większość. To znaczy, każda, która ci mówi, że nie jesteś dość dobra, takim jak ty to się nie przydarza i wszystko jedno, czy chodzi o zdrowie, pieniądze czy miłość, bo to są takie trzy główne obszary, to co do zasady każdy z nas zasługuje na dobrostan zdrowotny, na obfitość finansową, cokolwiek to dla ciebie oznacza, bo nie każdy musi sięgać po miliony, ale bezpieczeństwo, spokój finansowy jest jakby, każdy z nas ma prawo
o tym marzyć i ma prawo po to sięgać. I miłość. Bycie spełnionym w relacji. Nieważne, co, nieważne kim jesteś. Oczywiście są pewne myśli, które nie są kłamstwem, bo na przykład, no nie wiem, ktoś chce robić karierę w mediach społecznościowych i ma po prostu ataki paniki na myśl o tym, żeby zrobić live'a na Instagramie. No nie powiem komuś takiemu, że to jest kłamstwo, bo ta osoba to czuje. Ja czuję. Mhm. Natomiast wtedy warto się zapytać, dobra, jeżeli się tak bardzo tego boję, czy gdybym wiedziała, że to jest narzędzie, które mi w tym pomoże, które mi uspokoi te emocje, to czy ja bym spróbowała, czy ja bym zawalczyła? Czy ten lęk jest wystarczającym argumentem, żeby nie sięgnąć po to marzenie? Najczęściej nie jest, nie? Natomiast tak jak mówię, jeżeli ja pisząc te afirmacje, pisząc te manifestacje w zeszycie, bo my jakby używamy zamiennie tych dwóch słów, afirmacje i manifestacje. Jeżeli ja pisząc to w swoim zeszycie, to co mi się pojawia w moich emocjach, to jest to, że nie ma opcji. W ogóle tego nie czuję, nie umiem się do tego połączyć. Dziękuję, że powiedziałaś tak ładnie. Nie ma opcji. No, dawaj. Nawet, dawaj. A to było coś strasznego, co chciałam powiedzieć, ja nawet nie wiem co. Dobrze, ja wiem, że nie wiem, ja czuję, że wiem. No, dalej. Nie da się połączyć. No to wtedy na pewno warto po prostu popracować nad tymi emocjami. Ale co do zasady, to jest bardzo proste. Myślę o tym, czego pragnę, żeby się wydarzyło w moim życiu i piszę to w formie dokonanej, tyle. Okej, okay. A na przykład taka praktyka robienia sobie listy szczegółowej, co to ma być? Bo możemy ogólnie afirmować, że przyciągam nowe mieszkanie, ale myślę, że też warto sobie rozpisać, czego oczekuję od tego mieszkania, bo nowe nie znaczy, że chyba warto sprecyzować, co to znaczy, że nowe, jakie. Zdecyduj, czego chcesz. I teraz tutaj ważne jest to, bo oczywiście fajnie sobie zdecydować bardzo konkretnie, czyli właśnie nie chcę miłości, no dobra, i co, nagle sobie kupisz szczeniaczka, prawda? I będziesz, no i masz miłość, nie? Ale nie możemy tego robić z takiej pozycji, że jeżeli ja nie doprecyzuję, to na pewno wszechświat mi to da, czy siła wyższa, czy życie mi to da odbite w krzywym zwierciadle. Uważaj, czego chcesz, nie? Okay. Bo miewamy coś takiego, że jeżeli tego nie określę wystarczająco szczegółowo, to wszystko, czego nie określę, dostanę w fatalnej wersji, że będę sobie myślała, że jakby nie warto w ogóle marzyć, to nie jest bezpieczne, prawda? Trzeba było siedzieć sobie w swoim starym mieszkanku, na przykład. Ale to nie jest prawda, to nie jest obiektywna prawda o tym, jak działa pole kwantowe, siła manifestacji, nie. Są ludzie, którzy tego doświadczają, ale dlatego, że oczekują, że tak będzie. Mm. Że mają taki program w głowie na zasadzie, jak na pewno jak będę marzyć o czymś, to się wszystko obsra, lepiej nie będę marzyć. No i się obsrywa i mam dowód przecież, tak, to działa. Jest to potwierdzenie, nie? Dokładnie, samo spełniająca się przepowiednia. Tak, ale to nie jest potwierdzenie tego, jak działa wszechświat, tylko to jest potwierdzenie tego, że to, co mamy w głowie, się manifestuje. Okay. Taka jest siła manifestacji tych ludzi, nie? Więc na pewno warto sobie to rozpisywać. Jeżeli chcemy zahaczyć o human design, to warto sobie spojrzeć na grafie, na tą dolną czarną strzałkę. I jeżeli ona jest skierowana w stronę głowy grafu, to znaczy, że właśnie duża ilość szczegółów będzie dla nas korzystna, a jeżeli w przeciwną stronę, to tylko naszkicowanie sobie, takie emocje, bardziej się podłączanie do tego, jak ja się chcę czuć w tym scenariuszu, który chcę przyciągnąć, będzie wystarczające. To jest super cenne. Serio, jeżeli w ogóle kumacie temat human design, polecam sobie to sprawdzić, bo jak ja odkryłam, że właśnie jestem tym non-specific, to przestałam się jakoś cisnąć, mówiąc kolokwialnie, żeby doprecyzować każdy szczegół tego, co mi chodzi po głowie, bo właśnie to uczucie było dla mnie kluczowe, że ja wiem, jak chcę się poczuć wchodząc do tego mieszkania. I się czujesz, prawda? Wiadomo. Jest pytanie, które miałam zadać Ci na koniec, ale właśnie zadała się sama, czyli jak zdecydować, czego się do cholery chce? Dać sobie przyzwolenie, bo to jest bardzo częste. Nawet przyjrzeć się temu, czego nie chcę, bo to czasami jest pięknie, tak, że... Pięknie, weryfikacja. Tak, weryfikacja, że jeżeli ja wiem, czego już mam dosyć, czego już naprawdę nie chcę doświadczać, to po pierwsze, to będzie dla mnie wskaźnikiem tych obszarów w ogóle, w których ja chcę czegoś lepszego. I to może być też pięknym takim fundamentem do tego, żeby z tego stworzyć afirmację, bo jeżeli ja nie chcę mieć zaległości czynszowych, to znaczy, że chcę mieć wszystkie rachunki zawsze zapłacone na czas, po prostu. Jest. Tylko, więc nie bójmy się też przyjrzenia się temu, czego nie chcemy, czego mamy dosyć, bo to jakby nawet Louise Hay o tym mówiła, że jeżeli chcesz posprzątać w domu, musisz wiedzieć, gdzie leży kurz. Nie chodzi nam o spiritual bypassing, o to, żeby udać, że wszystko jest super, nie. Przyjrzyj się swojemu życiu, zobacz, czego masz dosyć i na tej podstawie określ, czego chcesz więcej, co chcesz, żeby się wydarzyło, co chcesz, żeby się pojawiło w Twoim życiu. I daj sobie takie duże przyzwolenie na zasadzie, pozwól sobie marzyć,
dając sobie, jakby myśląc sobie tak, gdybym wiedziała, że wszystko jest możliwe, gdybym wiedziała, że cokolwiek sobie wymyślę, to się wydarzy, że cokolwiek zdecyduje się przyciągnąć do swojego życia, nikt się nie pogniewa, nikt się nie poczuje urażony, to będzie dla mnie bezpieczne, to będzie dla mnie proste, nie będę musiała niczego poświęcać, to co bym wybrała. Ja też z autopsji polecam nie fiksować się na tym, czego nam się wydaje, że chcemy, bo czasami się może okazać, że wcale tego nie chcemy. I to nasze ego nam podpowiada, że to jest jakaś nasza potrzeba. I ja też dałam sobie przyzwolenie na to, żeby zmienić zdanie, żeby powiedzieć komuś, hej, wcale nie chcę tu mieszkać, hej, wcale nie chcę tam jechać, wcale nie potrzebuję tej rzeczy, czy wcale nie chcę być w tej relacji. I to nie znaczy, że właśnie, nie wiem, jestem niestabilna, choć może tak się wydawać. Nie. Nie w życiu. To po prostu nam bardzo dużo nasze otoczenie chociażby narzuca to, czego powinniśmy chcieć. I warto jest to sprawdzić, sobie zweryfikować i po prostu wtedy zmienić naszą afirmację i naszą manifestację. Absolutnie. Myślę, że to też nie ma co tak dużo... Nie wiem, ja przynajmniej mam takie tendencje, więc pomyślałam, że to może będzie dla kogoś słuszne, że już teraz w końcu zrozumiałam, czego chcę, trzymam się tego kurczowo. Nie, możesz tego już nie chcieć i git. Idziemy dalej, przyjdzie coś nowego. Zmiana zdania jest absolutnie, szczególnie właśnie u generatorów i manifestujących generatorów, którzy mają ten sakral, który aktywuje pragnienie. Tutaj zmiana zdania jest bardzo, bardzo naturalna. Absolutnie tak. Dodatkowo my czasami w danym momencie nam się wydaje, że czegoś chcemy i jeżeli nie mamy pewności, czy na pewno jest to nasze marzenie, to warto zapytać, czemu ja chcę tego, czego chcę. Bo czasami właśnie jest tak, chcę, nie wiem, chcę się nauczyć jakiejś umiejętności, żeby utrzeć nosa swojej młodszej siostrze, nie? Czemu ja chcę tego, czego chcę? Dla własnego spełnienia, dla własnego zadowolenia, czy żeby coś ugrać, nie? Następne pytanie. Czy manifestując jedną rzecz, należy czekać, aż się spełni, czy można manifestować równolegle coś jeszcze? Oczywiście, że tak. Można manifestować wszystko. Wszystko na tak. I want it all. No, ale wtedy trzeba jakby rozkładać tą uwagę, czy po prostu sobie afirmować wszystkie te rzeczy i puszczać to, żeby wszechświat się tym zajął. To znaczy tak, jeżeli ktoś absolutnie totalnie zaczyna z prawem przyciągania, to jednak wzięłabym sobie jedno marzenie i sobie z nim popracowała przez jakiś czas. Ale jeżeli już mamy jakieś doświadczenie w tym obszarze, to możemy cały czas manifestować dużo rzeczy. I nawet jeżeli prowadzimy taką codzienną praktykę pisania afirmacji, to ja polecam pisanie afirmacji na dziś, jak ja się chcę dziś czuć, co ja chcę przyciągnąć w takim szerokim kadrze, co ja chcę przyciągnąć w obszarze miłości, pieniędzy, zdrowia i tak dalej. Absolutnie tak. Ekstra. Ekstra. Czy można mówić o czymś takim jak błędy manifestacji? Dużo jest lęku w tych pytaniach, tak sobie teraz myślę. Jak nawet nawiązałaś do tego, że boimy się, że jak nie sprecyzujemy tego, to przyjdzie coś złego do nas. I wszędzie szukamy, co możemy zrobić nie tak, bo nie ufamy. Tak. Może to jest błąd manifestacji, brak zaufania do tego procesu. Absolutnie. I taka podejrzliwość. Tak, ale myślę, że dużo złego robią po prostu ludzie, którzy uczą prawa przyciągania, nie mając o nim pojęcia. Okej. Bardzo dużo jest takich osób, więc też się nie dziwię, że w ten sposób myślimy. No i jakie są wtedy, co możemy nazwać błędem? Na przykład strach przed słowem nie. Strach przed słowem nie, taka fiksacja, że nie może być w afirmacjach słowa nie. Zasadniczo słowo nie sugeruje, że my próbujemy manifestować czy afirmować coś, czego nie chcemy, czy odwrotność czegoś, czego nie chcemy, prawda? Czyli jeżeli ja zasadniczo chcę mieć obfitość finansową, ale manifestuję, nie chcę mieć długów. Intelektualnie jest to, powiedzmy, może być to samo, ale jeżeli ja afirmuję, że nie chcę mieć długów, no to wtedy się jednak skupiam na tych długach. Nie chcę myśleć o niebieskim słoniu, powoduje, że myślę o niebieskim słoniu, więc ta zasada na pewno, żeby decydować o tym, czego chcę więcej, a nie o tym, czego chcę mniej. Ja to lubię porównywać do wpisywania do nawigacji w samochodzie parametrów. Jeżeli chcę jechać z Warszawy do Gdańska, to wpisuję Gdańsk, a nie chcę jechać do Zakopanego. Jest to logiczne, że nie chcę, skoro chcę do Gdańska, to nie do Zakopanego, ale no, jakby nie wpisuję tych negatywnych parametrów, prawda? I też jadąc w stronę Gdańska nie siedzę wstecz, patrząc cały czas do tyłu, tylko patrzę tam, gdzie jadę. Więc kierować swoją uwagę i swoją energię w stronę tego, czego chcesz. Myślę, że to jest chyba podstawowa zasada. I myślę, że to bardzo nam się ładnie łączy z tematem dzisiejszego odcinka, ale autentycznie uważam, że gdybym miała dać jedną praktykę, która będzie wspierająca, to właśnie pisanie. Pisanie strumienia i pisanie afirmacji.
Mnie się bez przerwy, sama tego doświadczam, ale też bez przerwy do mnie piszą dziewczyny z mojej społeczności, które gdzieś tam sobie znalazły zeszyt z afirmacjami sprzed pół roku i nie pamiętają nawet tego, że to afirmowały i właśnie to się to dzieje. Jest. Tak. Więc to jest fantastyczne narzędzie, więc błędem myślę byłoby nie stosowanie tych narzędzi. Super, bo mówiąc o błędach, powiedziałaś o tych dobrych rzeczach, które trzeba stosować. Bardzo, bardzo dobre, pozytywne nastawienie, tak. Moja droga. A jeszcze dopowiem Ci, że proszę. Z tym lękiem, że przyciągniemy coś, czego nie chcemy, myślę, że bardzo dobrą formułką jest powiedzenie sobie, chcę to albo coś lepszego. I wtedy dajemy sobie taką poduszkę bezpieczeństwa na zasadzie, okej, wiem, że wszechświat o mnie zadba, czy siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiem, że po prostu dostanę albo to, albo jakąś lepszą wersję. I jestem wtedy bezpieczna, nie? Czat, zamiast chcę to i proszę, nie zabieraj mi tego, daj mi jeszcze więcej. Podoba mi się to. Pytanie trochę powiązane, ale może warto to doprecyzować, jak afirmować pieniądze? Po prostu piszemy o jakiejś konkretnej kwocie? Czy jak? Myślę, że tak. Myślę, że napisanie o konkretnej kwocie będzie bardzo dobre. Jakby tak jak w każdym innym obszarze. Fajne jest, może nie fajne, bardzo specyficzne jest to, że nam się, większości z nas się wydaje, że nasz obszar jest trudniejszy. W tym przypadku podejrzewam, że obszar finansowy jest dla tej osoby trudniejszy, nie? Że miłości daje radę, ze zdrowiem nie mam problemu, pieniądze są trudniejsze do przyciągania. Ktoś inny powie, pieniądze na luzie w ogóle, zdrowie bez problemu, miłość jest trudniejsza. Tak. A prawda jest taka, że każdy z nas ma jakąś tą swoją przestrzeń, która jest, wydaje się być trudniejsza, żadna nie jest. Akurat pieniądze uważam, że są jednym z wdzięczniejszych tematów do przyciągania. Oczywiście są obciążone, to jest temat, który jest chyba uniwersalnie na całym świecie najbardziej obciążony wszelkiego rodzaju przekonaniami, tak. lękami i tak dalej, ale tu naprawdę możemy pracować z tą energią prawa przyciągania, bo tu w ogóle nie wchodzi temat wolnej woli drugiego człowieka. My możemy przyciągać pieniądze po prostu z pola pieniędzy, mówiąc tak mocno ezoterycznie, ale starając się już jakby nie tłumaczyć każdej jednej koncepcji. Natomiast na przykład w miłości tutaj wchodzi wolna wola drugiego człowieka. Tak. Więc tutaj mamy jakby dwie osoby, nie? Z pieniędzmi mamy tylko ja i pole pieniędzy, pole energetyczne. Więc afirmowanie pieniędzy, zdecyduj, czego do cholery chcesz. I pisz o tym tak. Tak. To jest chyba odcinek 109, nasza rozmowa o pieniądzach i uważam, że to jest po prostu obowiązkowy punkt dla każdego, bo to po prostu mówi o pracy z przekonaniami. Tak. I ja mogę potwierdzić, że po prostu wszystko to, co mi się przytrafiało, było bezpośrednim wynikiem tekstów moich rodziców w mojej głowie. Mhm. Jakby nie mówię tego z jakimś żalem, tylko jest to fakt, bo każdy z nas tak ma i dobra, nie będę się może zgłębiać, bo polecam posłuchać, ale im bardziej obserwuję po prostu otoczenie, tak bardzo widzę, jak te przekonania nam towarzyszą przez całe życie, jeżeli z nimi nie popracujemy. Może dodam tę dygresję, ale ostatnio miałam możliwość poobserwowania osoby, która jest w rozumieniu, myślę, przeciętnego obywatela bardzo, bardzo, bardzo zamożna. Ta osoba była tak zalękniona wokół swoich wydatków, tak zestresowana, jeśli chodzi o to, jaka przyszłość ich czeka, że ja wtedy pomyślałam sobie, no właśnie, jak to mówi Asia Łużyńska, suma problemów jest zawsze taka sama. Tak. Może to będzie kolejny nasz wspólny odcinek zatytułowany właśnie tak, ale teraz już nie będziemy się nad tym zatrzymywać. Czekaj, ale już muszę życie coś dopowiedzieć, no proszę cię. No. Czułaś to, nie? Czułaś nadchodzącą falę. Chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest bardzo cenne, żeby zrozumieć, że ograniczenia mindsetowe, jeśli chodzi o pieniądze, nie dotyczą tylko ludzi, którzy żyją w biedzie. Tak. I to jest o tym, dotyczą jak się czujemy wszystkich. W swojej sytuacji. I może ktoś mieć takie życie, o jakim my marzymy, a czuć się gorzej niż my. Absolutnie tak, absolutnie tak. I też nie możemy sobie opowiadać historii, że to ostatnio... Asia Przetakiewicz chyba powiedziała, że nie wierzy w to, że pieniądze szczęścia nie dają, że to jest kłamstwo, że pieniądze uszczęśliwiają. Tak, że tak powiem, upraszczając. Uważam, że absolutnie nie. Znaczy, ja uczę prawa przyciągania i przede wszystkim w obszarze pieniędzy ostatnimi czasy, więc uważam, że absolutnie każdy powinien sięgać po spokój finansowy. Czy to oznacza 5 tysięcy miesięcznie, czy milion? To jest decyzja każdego z nas. Tak. Ale uważam, że każdy powinien po to sięgnąć. Co nie zmienia faktu, że oczywiście pieniądze dają większą swobodę, możemy mieć wielką frajdę w wydawaniu pieniędzy, ale absolutnie nie uszczęśliwiają. I ja zawsze bardzo mocno podkreślam, żeby pracować nad swoją inteligencją emocjonalną,
pracować nad poziomem swojego spokoju i spełnienia, równolegle, jeżeli ktoś chce też mieć bezpieczeństwo finansowe i obfitość finansową, równolegle pracując nad przyciągnięciem pieniędzy, ale nie opowiadać sobie, że jak ja będę miała te pieniądze, to wtedy będę spokojna, szczęśliwa i spełniona, bo to doprowadza do tego, że mamy przykłady wielu, wielu osób z fortuną, którzy popadają w narkotyki, alkohol, autodestrukcję, bo osiągają ten poziom finansowy, o który walczyli i się orientują, że o cholera, to nic nie zmienia. Nie powoduje, że jestem mniej samotny, nie powoduje, że jestem mniej smutny, więc niestety, gdyby tak, to byłabym szczęśliwa naprawdę i moje życie byłoby o wiele łatwiejsze, gdybym mogła komuś powiedzieć tak, pieniądze Cię uszczęśliwią. Nie uszczęśliwią Cię, ale to nie zmienia faktu, że sięgaj po nie, ale też sięgaj po swój balans emocjonalny równolegle. Pieniądze mogą nam umożliwić kupienie czegoś, co nam da szczęście. Tak. Ale jeżeli, jeżeli są naszym celem, to nigdy nie jest dobrze, tak mi się wydaje. Ale ten komfort jest chyba właśnie, tak jak powiedziałaś, czymś, co jest największym przywilejem posiadania pieniędzy. To, że możemy o nich nie myśleć. Tak. Ale na pewno nie skupiać na nich całej nadziei. Tak. Nie pokładać na nich, w nich nadziei na to, że nasze życie będzie super. I tutaj możemy cytować słynnie Jima Carreya, który powiedział, chciałbym, żeby wszyscy byli sławni i bogaci, by zobaczyli, że to nie jest odpowiedzią na żadne z pytań. Absolutnie, absolutnie. Ja w zeszłym roku miałam, w tym samym miesiącu miałam absolutny po prostu rekord sprzedażowy w swojej firmie i miałam najbardziej złamane serce w życiu. Więc mogę nawet powiedzieć z własnego doświadczenia. Oczywiście te pieniądze dały mi olbrzymi komfort zatrudnienia takiej pomocy, którą wskazałam palcem, bo pieniądze nie były ograniczeniem, więc absolutnie mówię z pozycji osoby uprzywilejowanej, ale mogę nawet z własnego doświadczenia potwierdzić, że nie, to nic nie zmienia. No dobrze, w takim razie tutaj bardziej pijemy do Human Design. Już kończymy. Nie. Czy to nie jest ostatnie pytanie, ale kończymy. Najwyżej będziesz szyć potem coś. Tak, bo strasznie krótki jest ten odcinek, więc coś jeszcze muszę wymyśleć. Czy należy kierować się głową czy sercem w podejmowaniu decyzji? Autorytetem. Co to znaczy, powiedz Pani pokrótce? Odeślę Panią do naszego wspaniałego, dwuczęściowego podcastu o Human Design. Tak, więc jak ktoś już przesłuchał tego odcinka i wie, jaki ma autorytet, to odpowiedź jest prosta. Tak, absolutnie. My jesteśmy wszyscy uczeni, całe pokolenia wstecz, że należy podejmować decyzje z głowy, natomiast ciało ma więcej informacji, ma te świadome informacje, które mamy świadomie w głowie i ma jeszcze informacje, co do których my w ogóle nie mamy świadomości, że one istnieją. Więc ciało, odruchy z ciała, reakcje emocjonalne będą nadawały dużo, czy szeroko rozumiana intuicja będzie nam dawała dużo trafniejszą informację zwrotną co do tego, co powinniśmy zrobić. I prawdę mówiąc, to nie tylko Human Design o tym mówię, ale między innymi, że rzeczywiście głowa i umysł, no wiesz, analizuje otoczenie, prawda, wyciąga wnioski. Wszystko super, ale nie jest po to, żeby podejmować decyzje. Jest po to, żeby obserwować, jest po to, żeby analizować, jest po to, żeby wyciągać wnioski, zbierać informacje, ale koniec końców to ciało powinno dać sygnał, jaka jest właściwa decyzja. No i Human Design to jest autorytet, czyli dla każdego z nas charakterystyczny odruch w ciele, który nam, dla nas jest tą nawigacją wewnętrzną. No właśnie, jak już się tego nauczymy, jakie lżejsze będzie nasze życie co dzień. Oj tak. Polecam, chociaż czasami trzeba sobie o tym przypominać. Ty stosujesz genialnie. No tak, ale myślę, że właśnie przez to, że społeczeństwo nam bardzo doradza kierować się umysłem, to te głosy z zewnątrz i te głosy logiki bardzo dobrze zagłuszają te głosy z ciała. Nawet jak jestem tego bardzo świadoma i o tym pamiętam, to niejednokrotnie łapię się na tym, że myślę sobie, ja nie wiem, czego ja chcę. Bo zupełnie co innego podpowiada mi cały świat. I zanim ja sobie to rozgrzebię i odsunę na bok w strumieniu świadomości na przykład, to dopiero wtedy jest ten komunikat z ciała pod tytułem, hej, ty przecież wiedziałaś od początku. Tak. Czemu tyle to zajęło? No bo to jest ten case, po prostu wchodzisz do pierwszego sklepu, wiesz, że ta kiecka ci się podoba, tak. Potem 12 godzin później tam wracasz. Tak. Potem jak byłaś w każdym innym. Jak mi to sobie przypomniałaś, już nie będę tak robić. Ale czekaj, bo jeszcze coś chciałam chyba powiedzieć na ten temat. No, już wiem, że a propos autorytetu naszego, który mamy taki sam, ostatnio parę razy na Insta Stories powiedziałam o tym, że mój sakral mi coś podpowiedział i ludzie piszą maile do mnie i do sakrala. Kochana Asiu i sakralu. Ojej. To jest takie cudowne.
No bo to jest jak osobny ma byt. Osobowość po prostu. No bo często Asia przysłowiowa jest zawładnięta przez głowę. Tak. A to jest osobne istnienie, które po prostu trzeba dopuścić do głosu. Zarąbiste. Zarąbiste, no. Świetne, piękne. Te ludzie cię znają, to jest takie słodkie. No. Pozdrawiamy tych, co tam od ciebie przyszli. Są, myślę, prawdziwi, oddani ludzie. Tak. Ostatnie pytanie. Ostatnie Werble. Pytanie. Ono jest grube, słuchaj. Ojej. Ono jest takie, że nie wiem, czym dzisiaj skończymy. Czy można wspólnymi siłami zmanifestować koniec pandemii? O kurczę, myślę, że tak. Wow. Ja jestem foliarą przecież znaną w kraju i za granicą. Wyglądasz na zajaraną. Tak, bo myślę, że gdybyśmy naprawdę tak wszyscy przysiedli na dupie, pomedytowali, popisali, zrobili świadomości. Wszyscy 8 miliardów? Tak, wszyscy 8 miliardów, no easy. Na bank. No. Tyle osób mniej więcej słucha tego podcastu. Tak. Cieszę się. Znaczy, w sensie chodzi tutaj bardziej o to, że jest po prostu coś pięknego i magicznego w kolektywnej energii. Tak, i tego typu inicjatywy, nie wiem czy w kontekście akurat pandemii, ale przeróżnych innych rzeczy, które się dzieją na świecie, są organizowane i były organizowane i rzeczywiście ta energia światowa się zmienia dzięki takiemu ogólnoświatowemu na przykład medytowaniu. W tym samym momencie ileś osób na całym świecie, więc absolutnie tak. Fajnie. Super by było, gdyby tak się dało zrobić. Znaczy, da się tak zrobić. Znaczy, oczywiście, brzmi to, że tak powiem, bardzo mądrze, kiedy wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, tak, prawda? Tak. Ale absolutnie wierzę, że to jest możliwe. Asiu, musimy kończyć, wiesz? Bo ja nie wiem, ile minęło czasu. Ale był piękny czas z tobą. Zajemnie. Noc zapadła. Tak, naprawdę. No, totalnie. I bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłaś tyle swojej wiedzy, uwagi. No i tego czasu, chociaż obie wiemy, że przecież czas nie istnieje. Czas nie istnieje. Tak, czas taki smaczek na koniec. I no co, spotkamy się jeszcze nie raz tutaj. Także dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję. Trzymaj się. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. I jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i na tym ostatnim. Jest dostępny również w wersji wideo. Przypomnę, że partnerem odcinka jest Codziennik, a dochód z marcowej sprzedaży przekazujemy na pomoc Ukrainie. Jeżeli interesują Was treści podcastowe i macie ochotę na więcej, zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, czyli instagram.com/Karolina Sobańska. Tam wrzucam regularnie i pojawia się mnóstwo inspiracji na bieżąco. I na sam koniec będzie mi też super miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować i napisać mu kilka słów opinii. Możecie to zrobić na iTunesie, w aplikacji podcasty na iPhone'ach. Tam dajecie podcastowi wybraną liczbę gwiazdek i możecie napisać właśnie ową recenzję. Na Spotify też jest opcja oceny. W obu przypadkach można podcast dodać do swojej biblioteki. A jeśli chodzi o YouTube'a, tam możecie podcast zasubskrybować, polajkować odcinek, napisać komentarz. Za wszystkie te rzeczy bardzo, bardzo dziękuję. Jestem Wam niesamowicie wdzięczna, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców i jest po prostu promowany. Jeszcze raz bardzo dziękuję i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Cześć.